Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej projektowi Zaczarowany Ogród. Dzisiejsza konferencja ma na celu przybliżyć Państwu informacje na temat starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz naturalnych sposobów pielęgnacji drzewek i krzewów, które udało nam się posadzić w naszym zaczarowanym ogrodzie w ramach projektu pod tym samym tytułem. Dzisiejsza konferencja jest też elementem zakończenia, finalizacji naszego projektu, którego koncepcja zrodziła się na przełomie lat 2016-2017, podczas gdy mieliśmy przyjemność gościć u naszych partnerów z LGD z Opawy, partnerów, którzy prowadzą swoją działalność, działają jako MAS Opawsko. Wówczas pomyśleliśmy o tym, że ich projekt, który realizowali, a związany z przywracaniem starych odmian drzew owocowych, jest na tyle pięknym projektem, iż zechcielibyśmy również wprowadzić takie rozwiązania, jakie oni zastosowali w tym projekcie, także i u nas. Szanowni Państwo, dzisiaj oprócz mnie będziemy gościć również wspaniałych ludzi, posiadających ogromną wiedzę i ogromną pasję, którzy związani są z tym projektem, którzy wspierali nas podczas tego projektu i mam nadzieję, że wspierać będą nadal. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam, sam pomysł na projekt zrodził się przed kilkoma laty, a jego inspiracją były działania MAS Opawsko. Tamtejsza lokalna grupa działania Szczech postanowiła zinwentaryzować dawne odmiany występujące na terenie Opawy drzew owocowych i następnie dokonać ich nasadzeń po wcześniejszym pobraniu zrazów. Dla nas najbardziej wartościowym aspektem takiego projektu było to, że podobnie jak nasi koledzy z Czech, pragnęliśmy, aby te stare, dawne odmiany znane z babcinych sadów drzew owocowych również i u nas z powrotem zagościły w naszych sadach, w naszych gospodarstwach. Dlatego też postanowiliśmy wzorem naszych sąsiadów z Czech zrealizować operację, która miałaby na celu włączyć naszych partnerów społecznych, zarówno przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego, a także naszych mieszkańców, rolników, włączyć do wspólnych działań na rzecz przywracania starych odmian drzew owocowych. Skoro inspiracja od naszych partnerów z Czech, nie mogło zabraknąć wizyty w Czechach celem właśnie wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, zobaczenia tego, w jaki sposób oni realizowali swój projekt. Macie Państwo pokazane pierwsze zdjęcie, to był pierwszy dzień naszej wizyty w Czechach. Na zdjęciu nasi przyjaciele z Czech, pracownicy lokalnej grupy działania z Opawy, Petra i Peter, którzy aktywnie realizowali ten projekt pod okiem Radima, opiekuna merytorycznego tego projektu, realizowali przez kilka lat u siebie. Co ciekawe, tutaj jesteśmy na terenie ich posesji, gdzie również znajduje się mała wytwórnia czy mała przetwórnia soków owocowych prowadzona również przez małżeństwo Piotra i Petrę. Nasi koledzy z Czech postanowili rozpocząć opowieści o tym projekcie pokazaniem nam, gdzie drzewka zostały posadowione wcześniej przez nich zinwentaryzowane, a następnie zaszczepione, gdzie one się tak naprawdę znajdują. I co ciekawe,
stosunku do tego, jak prowadzi się u nas sady w naszym kraju, tam drzewka owocowe sadzone są praktycznie, można powiedzieć, wszędzie. Na terenach publicznych, wzdłuż dróg, alejek. Niezwykle też ważnym aspektem jest to, i to warto podkreślić, że w przypadku naszych przyjaciół z Czech te drzewka faktycznie rzadko ulegają zniszczeniu przez inne osoby. Myślę, że to jest kwestia kultury, świadomości. Drzewka te są sadzone, bo to jest dobro wspólne. Dobro, z którego mogą korzystać wszyscy. Z drzewek bowiem owocujących już dużych drzewek owoce zrywają mieszkańcy Opawy i przerabiają je na własne potrzeby. Nasz projekt, podobnie jak projekt kolegów i koleżanek z Opawy, zrealizowany został ze środków unijnych. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ bez wsparcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie udałoby nam się zrealizować tego projektu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach operacji własnej. Operacja, tak jak wcześniej wspomniałam, realizowana była pod tytułem Zaczarowany Ogród. Kwota, jaką otrzymaliśmy na realizację naszego projektu, wynosiła 50 tysięcy złotych, a okres realizacji 2 lata. Wszakże warto dodać, że z uwagi na sytuację pandemii nasz projekt uległ wydłużeniu, co w pewnym aspekcie można powiedzieć, że jest dla naszego projektu, dla naszych drzewek również pewien pozytyw. Mieliśmy okazję niebawem sadzić nasze drzewka, czyli bardziej nam też zależało, aby nasadzenia odbyły się nie w okresie wiosennym, a w okresie jesiennym. I tak też w zasadzie się stało, ponieważ otrzymaliśmy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie naszej realizacji naszego projektu. I tym samym można dzisiaj już z tego miejsca powiedzieć, że projekt realizowany był nie przez okres 2 lat, tak jak to pierwotnie zakładaliśmy, a przez okres 2,5 roku. Tutaj na zdjęciu nam pokazuje Peter, jaki jest przyrost ich drzewek posadzonych. Ja mogę powiedzieć, że w stosunku do przyrostu naszych drzewek, którymi opiekował się pan Robert Wieczorek, ale o tym jeszcze będę później mówiła. No ten przyrost był duży, natomiast niezwykłym jest to, co państwo również zobaczycie na kolejnych slajdach, jakim przyrostem my u nas mogliśmy się pochwalić na przestrzeni chociażby 1 roku. I tak jak wspominałam wcześniej, jeżeli chodzi o sadzenie drzew owocowych. W Czechach sadzi się drzewa owocowe praktycznie wszędzie, gdzie teren na to pozwala. Sadzone one są w miejscach ogólnodostępnych, a zatem i my, będąc w Czechach, mieliśmy okazję widzieć, jak mieszkańcy podjeżdżają dużym samochodem i zbierają owoce z okolicznych drzewek. Nasi czescy przyjaciele, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, w zasadzie podobnie jak u nas, także i u nich, odbywało się to przy udziale wielu ludzi, którzy na zasadach wolontariatu włączyli się w całe przedsięwzięcie, dokonali inwentaryzacji blisko 300 odmian drzew owocowych. To bardzo imponująca liczba. Wśród nich znalazły się między innymi śliwy, jabłonie, czereśnie i grusze. Ostatecznie zaszczepionych zostało już tak 150 odmian drzew. Natomiast w dalszej jak gdyby części ich projektu, ponieważ trzeba powiedzieć, że jest to projekt dosyć charakterystyczny, bowiem jego realizacja nie kończy się z chwilą rozliczenia projektu, a dalej ten projekt trwa, czyli nie można powiedzieć, że zaszczepienie około 150 drzewek to jest efekt
końcowy naszego projektu, czy też projektu naszych partnerów z Czech. Trzeba wiedzieć, że ten projekt ewaluuje. Nadal nasi koledzy z Czech pielęgnują drzewka, ale i też podejmują kolejne inicjatywy związane z pobieraniem zrazów i sadzeniem drzewek. I tych drzewek posadzonych już do tej pory w Czechach było znacznie więcej. Tu dla przykładu pokazuję akurat śliwę, zdjęcie śliwy mirabelki, ponieważ jak można się spodziewać, te odmiany drzew owocowych bardzo często występują te same, czy takie same w Czechach, jak i na terenie naszego kraju, także na terenie działania naszej lokalnej grupy działania. I warto też dodać, że bardzo ważnym aspektem naszego projektu, który przyświecał nam od samego początku jego realizacji, było to, aby zaangażować do projektu ludzi młodych. I udało nam się przy współpracy z ówczesnym dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z panem Krzysztofem Świerkiem, udało nam się zaszczepić pewną ciekawość i pewne zainteresowanie starymi odmianami drzew owocowych, także wśród ludzi młodych, uczniów właśnie Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich. To oni również wraz z nami, z naszą lokalną grupą działania i z wolontariuszami, którzy włączyli się aktywnie w realizację tego projektu, odwiedzili tamtejszą lokalną grupę działania celem właśnie zdobycia wiedzy i doświadczenia od naszych czeskich partnerów. Bardzo ważne jest też to, że cały element naszego wydarzenia, naszej wyprawy do Czech koncentrował się wszakże na starych odmianach drzew owocowych. Niemniej mieliśmy okazję odwiedzić także miejsca, które w pewnym sensie są związane i z produktami lokalnymi, ale przede wszystkim z przetwórstwem owoców, właśnie jest również przetwórstwem finansowanym ze środków unijnych. I tutaj na zdjęciu chciałabym zaprezentować Państwu zdjęcia, gdzie mieliśmy okazję właśnie odwiedzić wspomnianą przeze mnie wcześniej taką wytwórnię, przetwórstwo prowadzone przez Petra z lokalnej grupy działania. To również przedsięwzięcie, które zostało sfinansowane ze środków unijnych i mają oni niewielką tłocznię soków. Ta tłocznia działa bardzo prężnie w okresie, kiedy przychodzi sezon na jabłka. Praktycznie od rana do wieczora zarówno Petra, jak i Peter mają ręce pełne pracy z uwagi na to, że jest tak ogromne, duże zapotrzebowanie na przetwarzanie z jabłek i gruszek soków owocowych. Nie zapominajmy, że ten teren to też zagłębie właśnie drzew owocowych, a zatem tego surowca jest dosyć dużo. Peter mają również do swojego i klientów użytku suszarnię do śliwek. Mieliśmy okazję kosztować zarówno suszone przez nich śliwki, jak i właśnie tłoczone soki. I tutaj też powiem, że taką wartością dodaną tych naszych spotkań z partnerami z Czech jest również to, że wielokrotnie będąc w Czechach mieliśmy okazję czerpać inspirację do projektów, jakie realizowała później Turkowska Unia Rozwoju, czy akurat w przypadku tłoczenia soków działające również w siedzibie w Krwonach, działające także fundacja Ze Smakiem. Dodam, że dzięki temu, że gościliśmy w Czechach przy okazji projektu Zaczarowany Ogród, mogliśmy zobaczyć, jak taka mała tłocznia działa, jaką powinniśmy zakupić suszarkę do suszenia naszych śliwek. I to też jest bardzo ważny aspekt, o którym należy powiedzieć, że wszystkie te projekty, które realizujemy, to są takie
takie projekty, z których ze spotkań, czy to spotkań u nas, czy spotkań w Czechach, wracamy z ogromną dozą energii, ale i też z wieloma nowymi pomysłami, które później sukcesywnie realizujemy w kolejnych latach. I tak jak wcześniej wspomniałam, projekt Zaczarowany Ogród jest tego najlepszym przykładem, ponieważ już od wielu lat przyglądaliśmy się i podziwialiśmy naszych kolegów z Czech przy realizacji ich przedsięwzięcia dotyczącego przywracania starych odmian drzew owocowych i sami zapragnęliśmy taki projekt realizować, zaadaptować tutaj na grunt naszej lokalnej grupy działania. Będąc w Czechach, również przy okazji projektu Zaczarowany Ogród, jako ciekawostkę tutaj dodam, gościliśmy również w miejscu, gdzie już z owoców wytwarzane są konfitury i soki. Co ciekawe, w tym małym takim zakładzie przetwórstwa, tam dosłownie pracują 2-3 osoby, przetwarzając domowymi sposobami owoce. Na dachu budynku znajdują się także ule. Jest to taka właśnie mała pasieka miejska, z której pozyskiwany jest miód. Kolejnym niezmiernie ważnym aspektem naszej wizyty, bardzo ciekawym powiedziałabym, była wizyta w tamtejszej szkole rolniczej. Tamtejsza szkoła rolnicza jest drugą szkołą średnią pod względem wielkości na terenie Czech. I co najważniejsze, jest to szkoła bardzo prestiżowa, w której w momencie, kiedy mieliśmy okazję w Czechach przebywać, do szkoły uczęszczało 350 osób, 350 uczniów. Natomiast historia tej szkoły sięga roku 1920. Kształci się tutaj oczywiście w zawodzie rolnika, w zawodzie florysty. Co bardzo ważne, ogromny nacisk obok kształcenia merytorycznego kładzie się na kształcenie praktyczne. To tutaj właśnie mieliśmy okazję zobaczyć, jak działa sprawnie funkcjonujące gospodarstwo przy szkole rolniczej. Tutaj obowiązkowo każdego dnia odbywają się zajęcia praktyczne. Również wielkość tego całego przedsięwzięcia liczona w hektarach robi ogromne wrażenie, ponieważ same budynki zlokalizowane są na powierzchni 12 hektarów, natomiast cała szkoła do dyspozycji pod uprawę ma 550 hektarów. Tu również stawia się nacisk na innowacyjne rozwiązania stosowane w rolnictwie. Tutaj bowiem szkoła dysponuje 15 nowymi ciągnikami rolniczymi. I tak jak powiedziałam, najważniejszym aspektem w kształceniu tych rolników jest praktyka i stawianie na wysoką jakość kształcenia. Mieliśmy okazję odwiedzać zarówno salę, jak i zobaczyć gospodarstwo, które prowadzi szkoła. Co ważne, też na terenie tej szkoły znajduje się stadnina koni, znajduje się także restauracja prowadzona także przez szkołę. No i też myślę, że na ciągłość i realizację koncepcji tej szkoły ma zapewne też wpływ prężnie działającego tutaj dyrektora, który jest dyrektorem placówki już od 16 lat i który to od kilku lat skutecznie prowadzi jeszcze przy szkole gospodarstwo. Także z ogromnym podziwem, pod wrażeniem wyjechaliśmy z budynku szkoły. Tutaj akurat byliśmy w okresie, kiedy w budynku trwały prace remontowe. Można podejrzeć. Kolejny slajd pokazuje salę, gdzie już prowadzone są zajęcia praktyczne. Kolejny slajd to już właśnie te zajęcia w terenie, w gospodarstwie. Nauka jazdy.
obsługi ciągnika i warsztaty, bo nasze spotkanie z kolegami z Czech, podczas którego zdobywaliśmy także doświadczenie, czerpaliśmy z ich wiedzy, to także godziny spędzone na nauce takiej merytorycznej, powiedziałabym, gdzie zarówno Petra, jak i Radim, to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za realizację projektu dotyczącego przywracania starych odmian drzew owocowych w Czechach. Radim również dzielił się z nami swoją wiedzą dotyczącą dawnych odmian drzew owocowych, które udało im się zinwentaryzować. Mieliśmy okazję smakować, rozpoznawać właśnie po smaku te stare odmiany drzew owocowych. I szanowni państwo, po tak zaczerpniętym doświadczeniu od kolegów z LGD MAS Opawsko, wróciliśmy do nas, by u nas rozpocząć działania związane z przywracaniem starych odmian drzew owocowych. Pierwsze spotkanie w naszym kraju, naszej grupy uczestniczącej w naszym projekcie, miało miejsce 19 października 2018 roku. To wtedy mieliśmy okazję gościć pana doktora Krzysztofa Rutkowskiego, wykładowcy z Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I pan doktor Rutkowski wygłosił dla nas prelekcję na temat najczęściej występujących i najbardziej powszechnych na obszarze Wielkopolski starych odmian drzew i krzewów oraz metodologii ich inwentaryzacji wraz z oceną drzewostanu. Bardzo ciekawy wykład, bez którego w zasadzie nie moglibyśmy rozpocząć realizacji naszego projektu u nas na naszym obszarze. Kolejne spotkanie miało miejsce w lutym 2019 roku i tutaj, szanowni państwo, mieliśmy już tak zwane zajęcia w terenie, ponieważ zarówno pan doktor Krzysztof Rutkowski, jak i pan Robert Wieczorek, zaraz o panu Robercie Wieczorku będę parę słów więcej mówiła, przybyli do nas, aby przeprowadzić wpierw taki warsztat terenowy, później potwierdzić go wiedzą naukową, aby przedstawić nam, w jaki sposób dokonać inwentaryzacji, w jaki sposób pobierać zrazy, a następnie w jaki sposób te pobrane przez nas zrazy zaszczepić. I takie pierwsze spotkanie, właśnie powiedziałam, miało miejsce w lutym 2019 roku. Dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Rolniczej w Kaczkach Średnich, panu Świerkowi, mogliśmy skorzystać z zasobów lokalowych szkoły i także przy szkole również odwiedziliśmy, czy ocenialiśmy stan jabłoni, które tam właśnie rosły, i mogliśmy zobaczyć, które zrazy nadają się do pobrania, a które zrazy mogą niestety nie przynieść zamierzonych skutków. I to były takie właśnie warsztaty w terenie, które przeprowadzili dla nas wspólnie panowie Rutkowski i pan Wieczorek. Co było ważne, po tych warsztatach mieliśmy już nieco więcej wiedzy merytorycznej dotyczącej właśnie, jak oceniać jakość zrazów, czy one się nadają do pobrania, czy też nie nadają się. I dzięki temu mogliśmy wspólnie, jako przedstawiciele lokalnej grupy działania, a także osoby współpracujące na co dzień z lokalną grupą działania, mogliśmy ruszyć w teren. Ta inicjatywa związana z inwentaryzacją starych odmian drzew owocowych odbywała się u nas też dzięki współpracy z gminami członkowskimi, na terenie których działamy, ponieważ wpierw jako lokalna grupa działania zdobyliśmy kontakt do
właścicieli gospodarstw, gdzie znajdują się stare odmiany drzew owocowych i gdzie gospodarze deklarują chęć udostępnienia nam tych zrazów celem dalszego zaszczepienia. I takich adresów zdobyliśmy kilkadziesiąt. Ja tutaj dodam, że nasza lokalna grupa działania działa na obszarze 7 gmin powiatu tureckiego, bez gminy i miasta Tuliszków, ale także członkiem naszej lokalnej grupy działania są także gmina Kościelec z powiatu kolskiego, a także gmina Goszczanów z powiatu sieradzkiego, z województwa łódzkiego. I tam także trafialiśmy do gospodarstw celem pobrania zrazów do dalszego ich zaszczepienia. Jakie odmiany spośród tych zinwentaryzowanych znalazły się w naszym zestawieniu? Były to przede wszystkim złota i szara reneta, papierówka, antonówka, kosztel, malinówka, jaśnie pańskie, harłamowska, śliwy, mirabelka, węgierka, grusze, szara bera, tak u nas potocznie nazwana, cukrówka, winnówka, ulęgałka, klapsa, cebulka, oraz wiśnie szklanka, czereśnia, knorble. I szanowni państwo, tych zrazów udało nam się pobrać kilkaset. Wiedzieliśmy, w jaki sposób pobierać zrazy, natomiast tutaj nie ukrywam, że też takim newralgicznym punktem naszych działań było odpowiednie ich przechowanie do momentu, kiedy to przyjedzie do nas pan Robert Wieczorek i kiedy to będziemy mieć kolejny punkt naszego projektu, a mianowicie warsztaty ze szczepienia z ręki. I tutaj nieodzowna była pomoc państwa jakubowskich z Kaczek Średnich, ponieważ po pobraniu zrazów, każdy z nas dostarczał je do państwa jakubowskich i oni już zadbali o to, aby do momentu przyjazdu pana Wieczorka zapewnić im odpowiednią wilgotność i odpowiednią temperaturę. Gdyby nie to, nie ukrywam, że mogłoby się okazać, iż nasze zrazy na przykład zostały za bardzo przesuszone, czy zbyt wysoka temperatura albo niska sprawiły, że nie nadają się one do szczepienia. Nasze spotkanie miało miejsce 28 lutego, czyli my mieliśmy czas około 2 tygodni, może troszeczkę więcej, żeby te zrazy pobrać. Tak jak powiedziałam, przy zaangażowaniu kilku osób ruszyliśmy w teren, aby spotykać się głównie z gospodarzami, ponieważ warto też podkreślić, że w naszych działaniach raczej nie było takich sadów, tym bardziej sadów prowadzonych teraz aktualnie, nowych sadów z nowymi odmianami, bo cały czas jak gdyby przyświecał nam cel, aby odwiedzać te gospodarstwa, gdzie od wielu lat rosną stare odmiany drzew owocowych. Co warto również w tym miejscu podkreślić, to oprócz tych odmian drzew owocowych, które znane były przez gospodarzy, gdzie drzewo rosło i gdzie został pobrany zraz, pojawiały się także takie drzewa, które w zasadzie, których nazwy nie były znane. Gospodarze podkreślali, jakie są wspaniałe walory smakowe owoców zbieranych z poszczególnych drzew, niemniej nie pamiętali ich nazwy. I to też jest kolejny element naszego projektu i w pewnym sensie mogę powiedzieć, że także i dla nas wyzwanie, bowiem do dnia dzisiejszego, dopóki nasze drzewa nie zaczną kwitnąć i nie zaczną owocować, my przyjęliśmy pewne oznaczenia dla naszej inwentaryzacji tych drzewek, natomiast w momencie, kiedy będziemy mogli zerwać pierwsze owoce, będziemy mogli przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, tutaj głównie mam na względzie osoby pana Roberta Wieczorka, będziemy mogli stwierdzić,
o jakiej odmianie czy z jaką odmianą mamy do czynienia. I tak jak powiedziałam wcześniej, 28 lutego 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie poprzedzone wpierw wykładem dotyczącym sposobu szczepienia, różnych metod. Miało to nas przygotować do tego, abyśmy mogli później podejść do szczepienia już od strony praktycznej. Tu również uczestnikami naszych warsztatów byli także uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Dowiedzieliśmy się bardzo ważnych rzeczy podczas tych warsztatów. Przede wszystkim myślę, że od tej z praktycznej strony, patrząc z boku na jak gdyby szczepienie, wydawało nam się, że to jest dosyć prosta czynność. Natomiast w momencie, kiedy przyszło nam wziąć nóż szkółkarski do ręki i zrobić to samodzielnie, okazało się, że to wymaga ogromnej precyzji i niesamowitych umiejętności, wręcz dodałabym rękodzielniczych, ponieważ jeden drobny ruch może spowodować, że albo szczepienie nie powiedzie się, albo niestety ulegniemy skaleczeniu. I tutaj, szanowni państwo, chciałabym podkreślić, że cały ten nasz projekt nie doszedłby do skutku, a przynajmniej nie doszedłby w takim wymiarze i z takim rozmachem, i w zasadzie myślę, że brakowałoby mu wiele, by nazwać go projektem realizowanym profesjonalnie, gdyby nie ogromna wiedza i doświadczenie pana Roberta Wieczorka. Pan Robert Wieczorek, podobnie jak pan doktor Krzysztof Rutkowski, jest wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ale także jest właścicielem ogromnej szkółki drzew i krzewów owocowych oraz róż pod Poznaniem. Szkółka działa pod nazwą Wieczorek. To rozległy, piękny obszar liczący około 600 hektarów i powiedziałabym szkółka z wieloletnią tradycją. I dzięki panu Wieczorkowi tak naprawdę uczyliśmy się tego projektu, ponieważ dziś z perspektywy czasu mogę dodać, że przygotowując się do tego projektu, nawet bazując na doświadczeniach naszych partnerów z Czech, chyba do końca nie mieliśmy świadomości tego, z jakim ogromnym wyzwaniem przyjdzie nam się zmierzyć. Co ważne, pan Wieczorek od samego początku dążył do tego, aby nasz projekt realizowany był przy zachowaniu wszelkich standardów, czy to w przypadku zakładania szkółki, czy to właśnie teraz w przypadku dokonywania nasadzeń i prowadzenia później tych drzewek, są w naszym projekcie zachowane wszelkie standardy, które być może także w przyszłości pozwolą nam spełnić wymagania dosyć restrykcyjne, jeżeli chodzi o prowadzenie sadów i możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i to mogę swobodnie powiedzieć, że wypowiadam się w tym momencie w imieniu nie tylko własnym, ale także wszystkich osób, które miały przyjemność uczestniczyć w tym projekcie, które mają przyjemność uczestniczyć nadal w tym projekcie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wiedzy i umiejętności i kunsztu, jaki pokazuje nam pan Robert Wieczorek, i myślę, że to wynika nie tylko z dotychczasowych doświadczeń i takiej wiedzy, powiedziałabym, mocno ugruntowanej, popartej wieloletnią praktyką, ale przede wszystkim z ogromnej pasji, z jaką swoją działalność prowadzi pan Robert Wieczorek, i z pasją, z jaką się dzieli ze studentami i na nasze szczęście również i z nami. Pan Wieczorek odpowiedzialny był za tę
część praktyczną, tutaj już może dodam, że część praktyczna to był już w zasadzie sensu stricte sam instruktaż szczepienia, czyli dostaliśmy zrazy, dostaliśmy podkładki i mogliśmy spróbować swoich własnych sił, dokonując właśnie szczepienia wcześniej pobranych zrazów. Tutaj kolejny slajd pokazuje właśnie zdjęcia z tych naszych warsztatów, z tego naszego instruktażu. Ja dodam, że było nas wszakże więcej osób, ale nie wszyscy podczas tych warsztatów chcieli się zmierzyć właśnie i samodzielnie spróbować zaszczepić drzewko owocowe. Natomiast ogromnym podziwem przyglądaliśmy się, jak czyni to pani Monika, która jest na co dzień pracownikiem w szkółce drzew i krzewów owocowych pana Wieczorka. Pani Monika szczepiła te pobrane przez nas zrazy błyskawicznie. Myślę, że to po prostu to już lata praktyki i doświadczenia tutaj w przypadku pani Moniki było widać. No sądzę, że jedno zaszczepienie drzewka można byłoby przyrównać, że jedno drzewko zaszczepione przez panią Monikę to po prostu prędkość światła. My chyba zaszczepiliśmy jedno drzewko, czy tak mogę przyrównać, jedno nasze szczepienie to 10 szczepień, a może nawet i kilkanaście pani Moniki. Także co ciekawe, muszę państwu powiedzieć, że tych zrazów było kilkaset. O ile mnie pamięć nie myli, to mieliśmy około 400, ponad 400 zrazów i podczas tego naszego spotkania udało się zaszczepić większą część, praktycznie mogę powiedzieć, że wszystkie te drzewka owocowe zostały wtedy w lutym w kaczkach średnich zaszczepione. Może jeszcze tutaj parę słów na temat wolontariuszy, bo to jest, myślę, że ważna część naszego projektu, że to jest chyba taki pierwszy projekt, gdzie od samego początku do końca w tym projekcie uczestniczą te same osoby, które za każdym razem, kiedy dostawaliśmy zadanie do wykonania, zadanie i tutaj właśnie pragnę podkreślić, że cały czas, nawet będąc w Poznaniu, bacznie nadzorował cały projekt od strony merytorycznej, od strony właśnie pielęgnacji drzewek pan Robert Wieczorek. I ilekroć otrzymywaliśmy zadanie do wykonania, to bardzo ważne było to, że w realizację tego zadania włączały się osoby na co dzień z nami współpracujące. I tak też pozostało do ostatnich chwil, ostatnich dni naszego projektu. Państwo możecie zobaczyć, jak wiosną 2019 roku wyglądały posadzone w krwonach u nas tutaj w ogrodzie, została założona szkółka, pielęgnowaliśmy ją, podlewaliśmy ją, te drzewka były maksymalnie, co niektóre może sięgały 40 centymetrów, natomiast na koniec lata 2020 roku to już były naprawdę okazałe drzewka. Drzewka liczyły od 2,5 do 3 metrów wysokości. No i tutaj znowu powiem, że to jest zasługa ogromna pana Roberta Wieczorka, ponieważ środki, jakie stosuje do ich pielęgnacji, to są środki naturalne, to są humusy. Ogólnie też winnam była dodać już na początku, że założeniem naszym jest, aby nasz zaczarowany ogród nie wykorzystywał środków chemicznych. Chcemy prowadzić nasz ogród naturalnie. I w tym miejscu dodam, że też do projektu został zaangażowany także pan
Sławomir Gacka z firmy Probiotics Polska z Bratuszyna, który to też wykonał dla nas instruktaż zastosowania mikroorganizmu w przypadku właśnie prowadzenia sadu owocowego. I pan Gacka również nadal będzie nas wspierać w zabiegach pielęgnacyjnych z wykorzystaniem naturalnych środków ochrony roślin. No i szanowni państwo, zmierzamy już do końca, a mianowicie sadzenie drzewek. To sadzenie drzewek miało miejsce niedawno, w połowie listopada. Spotkaliśmy się dwukrotnie. Pierwsze spotkanie to było wykonanie otworów. Mieliśmy tutaj też wsparcie ze strony pana Mankiewicza, naszego kolegę, strażaka z KRON, który w wielu zabiegach pielęgnacyjnych związanych już z przygotowaniem gleby do nasadzeń, bo tutaj też dodam, że i sama gleba przez 2 lata była przygotowywana do wykonania nasadzeń. W glebie zastosowano obornik, był też zielony poplon. Wymagała ona wielu zabiegów specjalistycznych, żeby faktycznie gleba, która przez wiele lat leżąca czy służąca jako boisko, mogła przerodzić się, przeobrazić się w glebę, z której kiedyś będą wyrastać pięknie owocujące drzewa owocowe. I takie pierwsze spotkanie miało na celu właśnie przygotowanie dołków, do których mieliśmy posadzić 150, bo takie było założenie projektu, drzewek owocowych zaszczepionych przez nas w ramach projektu. Kolejny dzień, 2 dni później spotkaliśmy się ponownie. I tutaj już państwo widzicie, przyjechały do nas drzewka, ponieważ wartym podkreślenia jest także fakt, że drzewka jesienią 2019 roku, te małe drzewka, które państwo widzieliście na jednym ze slajdów, zostały wykopane i zabrane przez pana Roberta Wieczorka do szkółki. Tutaj pan Robert Wieczorek uznał, że większe bezpieczeństwo przetrwania tych drzewek, zważywszy na mrozy i niewielki system korzeniowy tych drzewek, które mogłyby po prostu nie przetrwać, plus dodatkowo gryzonie, a zatem większe jak gdyby prawdopodobieństwo, że te drzewka nam przetrwają do kolejnego etapu, czyli do nasadzeń, będzie, jeżeli te drzewka po prostu pojadą wraz z panem Wieczorkiem do jego szkółki. Tak jak państwo widzieliście wcześniej, drzewka pojechały jako niewielkie 40-góra 50-centymetrowe drzewka, przyjechały jako dorodne już, tutaj możecie państwo ocenić ze zdjęcia, mniej więcej jaka była ich wysokość, 2,5-3 metry. Takie drzewka sadziliśmy niedawno w Krwonach. I drodzy państwo, to co jest też ważne, to cała filozofia związana z tym projektem i w zasadzie nie tylko z tym projektem, ale także z tym miejscem, w którym się teraz znajdujemy, a także z organizacjami, które mają tutaj swoją siedzibę. Jesteśmy w budynku po byłej szkole podstawowej w Krwonach. Mamy do dyspozycji około 1 hektar ziemi. Tutaj właśnie zostały za budynkiem szkoły dokonane nasadzenia w glebie, którą wcześniej przez 2 lata przygotowywaliśmy do nasadzeń. Niemniej trzeba powiedzieć, że bardzo zależy nam, żeby zacieśniać współpracę zarówno z naszymi członkami, jak i mieszkańcami wsi, żeby budować tą społeczność, żeby kształtować jako organizacja pozarządowa te postawy prospołeczne, aby angażować ludzi do wspólnych działań. I ten projekt, jako jeden z wielu, które realizujemy jako Turkowska Unia Rozwoju, ma przyczynić się właśnie do
zwiększenia inicjatyw, a także zwiększenia aktywności społecznej naszych mieszkańców. Wartym podkreślenia jest także fakt, że również w tym budynku mieści się siedziba przywołanej już dziś przeze mnie Fundacji Ze Smakiem. Fundacja Ze Smakiem ma tutaj inkubator kuchenny. Inkubator kuchenny posiada urządzenia, które i przestrzeń, które umożliwiają przetwórstwo owoców i warzyw i w zasadzie, żeby móc korzystać z tych pomieszczeń, wystarczy mieć aktualne badanie, tak zwane sanepidowskie, które umożliwia wejście do kuchni, bądź też, jeżeli ktoś nie dysponuje takim badaniem, zleca nam, naszemu pracownikowi fundacji, wykonanie na przykład soków czy konfitur na jego zlecenie. Co to daje lokalnej społeczności? Daje to tę przewagę, że w przypadku rolniczego handlu detalicznego rolnik, który skorzystał z naszej przestrzeni, ma gwarancję, że wszelkie wymagania sanitarne zostały spełnione, a zatem produkt przetworzony w świetle obecnych przepisów, przetworzony u nas, może być wprowadzony do sprzedaży, może być wprowadzony na rynek. I w ten sposób ten rolnik może dywersyfikować przychody z dotychczasowej działalności w gospodarstwie. Ważne jest również to, że tutaj mieści się siedziba także spółdzielni socjalnej Powrócisz Tu i tutaj sama spółdzielnia także na co dzień korzysta z naszej przestrzeni do wytwarzania soków i przetworów owocowych, warzywnych, są to również wszelkiego rodzaju kiszonki, a następnie od niedawna wprowadza je także na rynek. W tej chwili został uruchomiony również sklep internetowy, uruchomiony przez Turkowską Unię Rozwoju Tur, w której będziemy sprzedawać wszystkie lokalne produkty, wszystkich podmiotów, osób, które są zainteresowane podjęciem współpracy z nami. Obecnie można kupić właśnie produkty przygotowane u nas w inkubatorze kuchennym przez spółdzielnię socjalną Powrócisz Tu. Myślę, że to jest ważny taki czynnik związany właśnie z aktywizacją lokalnej społeczności. Natomiast w przypadku zaczarowanego ogrodu nosimy się z zamiarem, aby w przyszłości, a myślę, że będzie to za około 4 lata, w momencie, kiedy nasze drzewka zaczną owocować i będziemy mogli się cieszyć tym pięknym owocem jabłoni, gruszy czy śliw, będzie możliwość zebrania na własne potrzeby przez naszych członków naszego stowarzyszenia celem ich dalszego przetworzenia w inkubatorze kuchennym Fundacji Ze Smakiem. Taki cel sobie zakładamy, że nasz społeczny, zaczarowany ogród ma także aktywizować osoby i również z owoców tego zaczarowanego ogrodu będą mogli korzystać członkowie naszego stowarzyszenia. Już na koniec kilka słów na temat osób, które zostały zaangażowane, czy które same zgłosiły się na zasadach wolontariatu do realizacji tego projektu. Wspomniałam Państwu o roli tutaj pana Roberta Wieczorka. Tak jak powiedziałam, bez pana Roberta nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego projektu, bądź też nie bylibyśmy w stanie zrealizować go w kształcie, w jakim możemy teraz go prezentować. Niemniej jednak warto też dodać, że pojawiły się także osoby, które już wcześniej ze stowarzyszeniem miały kontakt, które z nami współpracowały
i to była między innymi Monika Susło, która od samego początku aktywnie uczestniczy w tym projekcie, mieszkanka gminy Brudzew. Była Małgosia Wawrzyniak, która też prowadzi własne gospodarstwo i oferuje wspaniałą borówkę i żurawinę, a która mimo wielu obowiązków także zechciała się włączyć do naszego projektu. Był też Darek Statucki. Darek Statucki występował na początku troszeczkę z ramienia szkoły rolniczej w Kaczkach Średnich. Jako nauczyciel, opiekun był z nami w Czechach, natomiast już teraz angażuje się jako osoba fizyczna, jako nasz członek, jako osoba wspierająca nas. Był również pan Jerzy Denkowski z terenu gminy Goszczanów, który także uczestniczył we wszystkich działaniach. No, nie udało nam się spotkać już przy sadzeniu drzewek. Choroba spowodowała, że było to niemożliwe. Niemniej pan Jurek zawsze ochoczo przystępował do wszelkich naszych inicjatyw. I tak jak wspomniałam, także małżeństwo, państwo Arleta i Eugeniusz Jakub z Kaczek Średnich, także zaangażowani, czy nawet teraz już w końcowym etapie finalnym naszego projektu, także pomagali nam dokonać nasadzenia. I to, co dla nas najważniejsze, to to, że mamy takie poczucie po realizacji tego projektu, że ten projekt jest w pewnym sensie zaczarowany. Że od samego początku przy realizacji tego projektu tworzy się pewna aura, pewna magia. Ta magia sprawia, że właśnie jest to klasyczny przykład projektu społecznego, gdzie angażują się osoby i to ogromnie raduje i cieszy, nie tylko z punktu widzenia tego projektu, ale cieszy nas to, jeżeli chodzi o naszą rolę, jaką mamy pełnić jako stowarzyszenie w zakresie aktywizacji społecznej. Ta kultura, ta świadomość angażowania się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym, we wszelkiego rodzaju inicjatywy jest coraz większa. I z taką pasją, z takim zaangażowaniem ludzi, którzy uczestniczą w tym projekcie, szczególnie w tym projekcie, mamy nadzieję, że ten projekt będzie nam pięknie owocować i będzie nas wszystkich radował w przyszłości i że będzie stanowił też w pewnym sensie przykład i wzór do naśladowania także dla innych organizacji, które zechcą podjąć również, tak jak i my, to wyzwanie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie w tym miejscu wszystkim osobom zaangażowanym, które zechciały przyłączyć się do projektu. Szczególnie tutaj dziękuję za zaangażowanie także panu Robertowi Wieczorkowi. Dodam, że częścią tego projektu jest także wydanie publikacji. Publikacja została oddana do druku. Z przyczyn pandemii nie mamy jej gotowej na teraz, natomiast publikację opracowała pani docent Zofia Zydli, która również dziś będzie wykładowcą podczas naszej konferencji. Mamy także zaplanowane postawienie uli. Tutaj również pan Wielogórka, pszczelarz, zadeklarował nam swoją pomoc, swoje wsparcie przy prowadzeniu naszej małej pasieki. On także dziś podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem i będziemy mieć również pana Sławomira Gackę, który opowie o roli mikroorganizmów i również dziś będziemy mogli usłyszeć ten bardzo ciekawy wykład. Ja dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do włączania się we wszystkie nasze inicjatywy, które będziemy jeszcze realizować, a obiecuję Państwu, że będzie ich jeszcze wiele. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałam Państwu przedstawić podstawowe założenia związane z starymi nasadzeniami drzew owocowych oraz ich znaczenie w kształtowaniu naszego krajobrazu. Zanim rozpoczniemy, przejdziemy do szczegółów,
to pozwolę sobie skupić uwagę na pewnych regulacjach prawnych, które są związane z ochroną starych nasadzeń. Pierwsze regulacje dotyczą, sięgają roku 1992, kiedy została podpisana konwencja o różnorodności biologicznej i praktycznie od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło. Został wyraźnie zaznaczony obowiązek zwiększenia biologicznej różnorodności w środowisku oraz zachowanie krajowych zasobów genowych. U nas dodatkowym aktem prawnym jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody, która nakazuje podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną. To ta ochrona gatunkowa między innymi polega na tworzeniu banków genów, wprowadzeniu zabiegów ochronnych w miejscu występowania starych nasadzeń oraz zakładanie nowych kolekcji. I tak naprawdę w ramach projektu realizowanego tutaj mamy do czynienia właśnie z zakładaniem nowych nasadzeń, które mają na celu ochronę odmian, które są naturalnie spotykane na terenie i tutaj w okolicach Turku. Tworzenie banków genów jest programem, który koordynuje Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W przypadku roślin sadowniczych jest to w tej chwili Instytut Ogrodnictwa, który ma największe nasadzenia. Jeżeli obserwowalibyśmy, czy wzięlibyśmy pod uwagę całą pulę odmian i gatunków, które są chronione, to tak naprawdę drzewa i krzewy owocowe obejmują około 7%. I ochrona może występować w miejscu istniejących nasadzeń. Wtedy oczywiście problemem może być prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, które mają na celu utrzymanie tych nasadzeń w dobrej kondycji. Między innymi do tych zabiegów będzie należało cięcie, koszenie, również bielenie pni drzew, usuwanie odrostów, jeżeli takowe z podkładek mogą występować. Wszystkie te zabiegi wymagają bardzo dużego zaangażowania zarówno czasu, jak i pracy ludzkiej, są bardzo pracochłonne, dlatego w praktyce najczęściej tworzenie banków genów miało na celu głównie ograniczenie tychże czynności. Na terenie naszego kraju instytucjami, które w głównej mierze zajmują się kolekcją i ochroną starych odmian, jest Ogród Botaniczny, który znajduje się w Warszawie. Jednym z bardziej znanych w ochronie gatunków sadowniczych głównie to jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Wspomniany już wcześniej Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. I najbardziej jedno z pierwszych towarzystw, które powstało i zajęło się ochroną starego drzewostanu gatunków sadowniczych, to jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Warty oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz Gospodarstwo Sadownicze w Michrowie pana Piotra Szymczaka. Ważnym elementem przy zachowaniu starych nasadzeń jest oczywiście finansowanie wszystkich zabiegów ochrony i taką możliwość daje nam
program, który już w tym roku dobiega końca. Był to program rolno-środowiskowy, którego celem było wspieranie proekologicznych sposobów gospodarowania. W ramach tego projektu mieliśmy możliwość uzyskania dopłat, które były objęte zgodnie z zapisem załącznika czwartego, w którym znajduje się wykaz upraw i gatunków oraz odmian, które tą płatnością były objęte. Ich podstawowym celem było właśnie dofinansowanie. Ważnym elementem przy prawnej ochronie jest oczywiście spełnienie pewnych kryteriów, które były warunkiem udzielenia takiego dofinansowania. W ramach pakietu odtwarzania, chronienia i wzmacniania ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, warunki, które są niezbędne, to między innymi występowanie odmian, które są ujęte w rozporządzeniu. Drugi ważny kryterium to jest minimalna powierzchnia, jaką te nasadzenia powinny zajmować, czyli jest to powierzchnia od 1/10 do 0,4 hektara. Jest to taka minimalna powierzchnia, do jakiej możemy to dofinansowanie uzyskać. Również drugim kryterium, jeżeli chodzi o wymagania, to jest minimalna ilość drzew. No i wiek mieliśmy powyżej 15 lat, natomiast można było również wnioskować o dofinansowanie na nowo powstające nasadzenia. Kolejny warunek to jest wysokość pnia. Tak jak to miało miejsce w przypadku starych drzew, które były wcześniej sadzone na terenie naszych gospodarstw, ale nie tylko, ponieważ zdarzały się również nasadzenia w pasach drogowych. To jest wysoki pień, którego wysokość, czy pierwsze piętro korony rozpoczyna się na wysokości 120 cm. Drzewa starszych nasadzeń były najczęściej w rozstawie 6/4, ewentualnie 10/10 i w takiej też rozstawie, odtwarzając te stare nasadzenia, została taka rozstawa zastosowana w ramach projektu, który jest realizowany przez Turkowską Unię Rozwoju. Czyli jest to rozstawa 6/4 metry. Wydaje się, że jest to rozstawa wysoka, dość duża w porównaniu do sadów, które mamy i znamy z produkcji takiej typowo towarowej, natomiast ze względu na wysokość drzew oraz utrzymanie w miarę naturalnego ich rozmiaru koron, to rozstawa jest jak najbardziej optymalna. Jeżeli chodzi o przyszłość starych nasadzeń, na pewno w tej chwili postęp, z jakim mamy do czynienia i rozwój gospodarczy wpływają na to, że te nasadzenia, które występują w poszczególnych rejonach, są narażone na zniszczenie, również postępujące skażenie środowiska. Wpływa na to, że te stare drzewa, ale też odmiany, które już praktycznie zostały zapomniane, grozi im wyginięcie, dlatego te inicjatywy, które są podejmowane celem zachowania ich, są jak najbardziej wskazane. Następuje odbudowanie i chęć, zainteresowanie sadzeniem starych odmian oraz znanych nam gatunków, ponieważ też wzrasta nasza świadomość ekologiczna, coraz częściej unikamy spożywania produktów, które są na skalę masową w sadach
standardowych uprawiane. Wielu amatorów również chce mieć takie drzewa u siebie, nawet na niewielkiej działce. Również w ostatnich latach widzimy postęp, jeżeli chodzi o wzrost udziału i zainteresowanie proekologicznymi metodami produkcji, co jest bardzo ważne z punktu widzenia zdrowotności ludzi i również braku zwiększania skażenia środowiska. Natomiast problem na pewno jest w finansowaniu, ponieważ prowadzenie takich proekologicznych metod jest zdecydowanie droższe, a produkty, które uzyskujemy, bynajmniej jeżeli chodzi o produkcję sadowniczą, tutaj porównując produktywność, jeśli chodzi o sady tradycyjne, te towarowe oraz prowadzone metodami proekologicznymi, również sadzone w tej większej rozstawie, na pewno ilość uzyskiwanego plonu będzie mniejsza. Zatem jest to też niewątpliwie aspekt finansowy. No i tutaj również podlegamy prawu międzynarodowemu, jako że znajdujemy się w strukturach Unii Europejskiej, to prawo, które obowiązuje na terenie całej Unii oraz przepisy prawne obowiązujące u nas w kraju są dla nas bardzo ważne. I dlatego stosowanie preparatów, które w jak najmniejszym stopniu zatruwają środowisko, jest priorytetem. Zresztą jest to już zapis, który od roku 2014 również obowiązuje w nasadzeniach produkcyjnych, gdzie pierwszeństwo mają zabiegi i metody proekologiczne, natomiast chemia powinna być stosowana, jeżeli inne metody zawodzą. Starych nasadzeń na terenie naszego kraju jest jeszcze stosunkowo dużo. Jednym z powszechniej nam znanych to są stare aleje w pasach drogowych, szczególnie w rejonach wiejskich, gdzie do dziś możemy spotkać między innymi trzy podstawowe takie gatunki, które były wykorzystywane, mianowicie najczęściej sadzonymi, szczególnie w zaborze pruskim, były jabłonie oraz grusze. Również często można spotkać nasadzenia czereśni. Ze względu na zwiększony ruch samochodowy i spaliny, te drzewa znajdują się w coraz gorszej kondycji, dlatego celowe jest wprowadzanie ochrony, czy ewentualnie nawet pobieranie zrazów z tych odmian i zachowanie ich w in situ dla potomnych. Innym elementem, który możemy bardzo często spotkać, to są stare sady, które występują jeszcze na terenie naszego kraju. Również wiele ciekawych odmian możemy znaleźć w ogrodach przydomowych, w których bardzo często nasadzenia, znaczy drzewa, mają powyżej nawet 70 lat i one również stanowią cenny materiał. W projekcie, który jest realizowany przez Turkowską Unię Rozwoju, zostało wydzielonych kilka odmian jabłoni. Są to odmiany, które zostały opisane i szczegółowe ich opisy będą zamieszczone w publikacji, która się ukaże niebawem.
Odmiany, które z nazwy znamy, niestety będą wymagały jeszcze dokładnej weryfikacji, która będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pierwszych plonów, ponieważ takim elementem najbardziej pewnym diagnostycznie są właśnie owoce. Na te owoce będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Drzewka są w tej chwili wysadzone. Za okres około 5 lat już będzie można dokonać pełnej weryfikacji i wykazać tak naprawdę, jakie odmiany zostały tutaj zmagazynowane, czy może zebrane jako taki bank genów. Tymi najczęściej spotykanymi, szczególnie na terenie Wielkopolski, odmianami to jest oliwka inflacka, jedna z wcześniejszych odmian, którą powszechnie znamy jako papierówkę. Drugą bardzo popularną odmianą, która była sadzona w naszych ogrodach, to była odmiana malinowa oberlandzka, którą też powszechnie znamy jako malinówkę. Wierzbówka biała, nazwa może rzadziej przez nas znana, ponieważ częściej występuje jako kosztela. No i chyba standard, który znają wszyscy, to jest antonówka zwykła, bardzo charakterystyczna, zarówno w smaku, jak i w wykorzystaniu w przetworach domowych. Borowinka znana również jako odmiana herłamowska i jaśnie pańskie zwana krącelską. Z innych odmian to jest cała grupa renet. Tutaj mamy jako przedstawiciele z najważniejszych, to jest królowa reneta zwana renetą złotą, cesarz Wilhelm, jedna z bardziej czerwono wybarwiających się odmian, zwana zresztą renetą czerwoną. I również bardzo ceniona w przetwórstwie domowym obok antonówki reneta szara, której smak najczęściej wszyscy z dużym sentymentem wspominają. Drugim najczęściej spotykanym gatunkiem są grusze. Warto zaznaczyć, że większość odmian grusz, które u nas były sadzone i znane już od XVII wieku i zresztą z tamtego czasu większość odmian nawet pochodzi, są to odmiany francuskie. U nas najpowszechniej występująca to była cała grupa grusz Bera. Tutaj jako przedstawiciela mamy Berę szarą. Ze znanych odmian również możemy wymienić sobie faworytkę zwaną Klapsą, Józefinkę. No i chyba największym uznaniem i takim sentymentem cieszy się ulęgałka. Bardzo drobne owoce, ale bardzo aromatyczne i smaczne. Jest to owoc gruszy polnej, bergamota jesienna i cukrówka zwana koźlarką. Kolejny też bardzo ceniony w przetwórstwie domowym gatunek należący już do drzew pestkowych to śliwa. Najbardziej u nas znane były renklody, już praktycznie w tej chwili w sprzedaży nie mamy ich zbyt wiele, natomiast w ogrodach zostały jeszcze zachowane. Mamy renklodę ulenę o takich żółto-zielonych owocach, renklodę althanę, która ma owoce, skórkę barwy różowej i renklodę zieloną, barwa zielono-żółta skórki. Najbardziej popularną i znaną z takich odmian
późniejszych jest węgierka zwykła. Drobny owoc, najsmaczniejszy praktycznie po pierwszych przymrozkach. U nas, jak to mówią, Wielkopolska została jedyną ostoją węgierki zwykłej. Tutaj jeszcze w nasadzeniach towarowych się znajduje. Natomiast już w innych rejonach została wyparta przez inne odmiany zaliczane do grupy węgierek. Bardzo często w nasadzeniach, nie tylko w ogrodach, ale również w pasach zadrzewień śródpolnych możemy spotkać mirabelkę oraz ałycze, której owoce również znajdują zastosowanie w naszych gospodarstwach domowych jako owoc przetwórczy. Najsmaczniejszym i najczęściej lubianym, szczególnie przez dzieci, ale sądzę, że dorosłych również, owocem są czereśnie. Tutaj w grupie czereśni odmian mamy bardzo dużo, natomiast najbardziej znaną to była odmiana Bittnera czerwona, zwana również poznańską, czy odmiany czarna późna, hedelfińska zwana lotką trzebnicką, czy Schneidera późna, czy Kunzego. Kolor owoców jest oczywiście tutaj w bardzo dużym wachlarzu, od barwy żółtej, charakterystycznej dla odmiany Kunzego, do takiej ciemno wiśniowej, która jest charakterystyczna dla czarnej, później zresztą od barwy też pochodzi nazwa. Owoce może w porównaniu do tego, co w tej chwili dzieje się na rynku, trochę mniejsze, ale smak dzieciństwa na pewno pozostaje. To były tylko niektóre z odmian, jakie możemy spotkać, które są również cenione na rynkach lokalnych. Natomiast pozostaje pytanie, czy warto te odmiany stare chronić. Dla wielu jest to smak dzieciństwa i taki sentyment. To też wynika z tego, że może w latach dzieciństwa nie byliśmy tak bardzo obciążeni i kojarzy nam się to z takim spokojem, więc powracamy bardzo chętnie. Na pewno warto zachować, ponieważ są to odmiany, które również były i są w dalszym ciągu przez hodowców wykorzystywane dla uzyskania nowych odmian. One też pod kątem produkcji bardzo często kojarzą nam się ze zwiększoną wytrzymałością na mróz. Może zimy, które teraz mamy, nie ma to większego znaczenia, ale odporność na choroby i szkodniki tutaj również może być elementem bardzo istotnym. Cechy, jeżeli chodzi o stare nasadzenia, jest to bardzo ważne. Jeżeli porównamy sobie tutaj po stare drzewo, które zostało zasadzone w 1946 roku, które nadal owocuje i owoców ma bardzo dużo, i nowoczesny sad, w którym drzewa odmiany szampion posadzone w 2000 roku. Różnice widzimy, jeżeli chodzi o wysokość pnia, na pewno zdecydowanie mniejsza. Korony zupełnie inaczej formowane, owoce również osiągają nieco większe rozmiary, przerzedzane, żeby zachować wyrównanie owoców, natomiast u drzew starych raczej tego zabiegu nie przeprowadzamy.
I najczęściej, jeżeli na rynku kupujemy, to widzimy różnice. Owoce z sadów produkcyjnych są zdecydowanie większe. Często wydaje nam się, że ładniejsze, nie mają żadnych objawów chorobowych. Natomiast owoce z tych sadów prowadzonych tradycyjnie, starych nasadzeń, niekiedy zdarza się, że mogą być porażone przez parcha, czy ewentualnie uszkodzone przez pordzewiacze, czy inne szkodniki. Ale jak to mówią niektórzy, są zdrowsze, bo standardowo w sadzie wykonujemy około chociażby tylko 10 prawie zabiegów na parcha, natomiast w sadach takich ekologicznych czy tych ze starymi odmianami zabiegów praktycznie nie wykonujemy. Zatem no, na pewno owoce nie są skażone, są jakby dla nas bardziej bezpieczne. Natomiast nie możemy mówić, że nie występują żadne choroby czy szkodniki. Te choroby mogą występować i pojawiają się, i to nawet bardzo często. Z chorób, które najczęściej mogą być groźne i często z nimi mamy do czynienia, to jest parch. Widzimy parcha na owocach jabłoni, parch na gruszy. Oczywiście czynnikiem sprawczym w przypadku parcha jabłoni jest grzyb Venturia inequalis, natomiast w przypadku parcha gruszy Venturia pyrrhinia. Natomiast również parch może występować na brzoskwiniach. Bez względu na to, który z czynników sprawczych tutaj będzie występował, owoce są bardzo charakterystyczne z występującymi zmianami. Na gruszy i brzoskwini są to takie delikatniejsze zagłębienia i czarny kolor w obrębie zmiany chorobowej, natomiast w przypadku jabłoni zdecydowanie bardziej rozlane plamy z charakterystycznymi skorkowaceniami. Inną groźną chorobą, która również bardzo często może występować na również w starszych sadach i na większości odmian, to jest mączniak prawdziwy. Z uszkodzeniami na liściach łatwo go rozpoznać, ponieważ liście są bardziej zredukowane i posiadają bardzo charakterystyczny mączysty nalot. Natomiast na owocach również możemy spotkać objawy, które najczęściej mają charakterystyczny kształt siateczki, to są ordzawienia, które mają taki bardziej siateczkowaty przebieg. Częstą chorobą, z którą również możemy w naszych przydomowych, szczególnie sadach się spotkać, u gruszy, to jest rdza gruszy, jest to rdza dwudomna, żywicielem jest jałowiec. Wczesną wiosną objawy występujące właśnie na jałowcu, natomiast w okresie lata charakterystyczne plamy pojawiające się na liściach. Praktycznie jedynym zabezpieczeniem to jest unikanie sadzenia żywiciela pośredniego w okolicy, czyli decydujemy się albo na gruszę, albo na posiadanie jałowcy. Jest to szczególnie trudne w przypadku ogrodów, ponieważ no, jałowce są tam częstym gościem w nasadzeniach. Inne z grupy chorób to przede wszystkim brunatna zgnilizna drzew i z nią mieliśmy i bardzo często ją spotykaliśmy również na starych drzewach, nie wiem czy nie jest najczęstsza.
Jeden ze sposobów ograniczania to jest oczywiście niszczenie mumii, które pozostają. Tutaj mamy przykład mumii na brzoskwini, na śliwie, ale również na gruszy. Raczej nie zaleca się, żeby je pozostawiać. Wszystkie te mumie przed okresem zimowym powinniśmy zdjąć i usunąć praktycznie, żeby nie tworzyły źródła infekcji pierwotnych w roku następnym. Brunatna zgnilizna występuje nie tylko na owocach drzew ziarnkowych, ale również jest bardzo charakterystyczna dla drzew pestkowych. Tutaj praktycznie na wszystkich gatunkach, zarówno na wiśniach, czereśniach, śliwach czy brzoskwiniach. Zwalczanie, podobnie jak w przypadku drzew ziarnkowych, to jest przede wszystkim w ramach profilaktyki niszczenie mumii, które pozostają na drzewkach. Kolejna u roślin jagodowych najbardziej popularny amerykański mączniak agrestu. Występują objawy nie tylko na liściach w postaci mączystego nalotu, ale również na owocach. Mączniak rzekomy winorośli oraz szara pleśń, która może porażać praktycznie wszystkie gatunki. Pojawia się również w okresie przechowywania owoców, ale największe straty wyrządza w uprawie maliny oraz truskawki. Tutaj szczególnie warunki pogodowe mogą mieć znaczenie. Choroby kory i drewna to jest kolejna z grup chorób, które szczególnie przy starych nasadzeniach może mieć duże znaczenie. Bardzo często również na korze może występować uszkodzenie mrozowe, które jest związane z przemarzaniem tkanek. Czarny rak jabłoni na pędach, to w starszych, bardziej zaniedbanych, niechronionych sadach czy nasadzeniach jest dość częsty. Rak drzew owocowych i bardzo charakterystyczny, którego praktycznie nie możemy pomylić z niczym innym, to jest guzłek cynobrawy, który jest również powodowany przez grzyba. Zresztą zasiedla nie tylko drzewa owocowe, ale również występuje bardzo często na innych gatunkach. No i chyba jedna z groźniejszych chorób, jeśli chodzi o gatunki pestkowe, to jest rak bakteryjny drzew owocowych. Największe straty występują w nasadzeniach brzoskwini, moreli, czereśni. Tutaj najlepszym elementem za ograniczenia choroby jest zachowanie większej przewiewności drzew i oczywiście dbanie, szczególnie u czereśni, o szerokie kąty odchodzenia pędów bocznych od pędu przewodnikowego. Zgorzel kory też u jabłoni bardzo często możemy spotkać. W przypadku krzewów jagodowych bardzo często występuje zamieranie pędów. Tutaj mamy zamieranie pędów, bardzo charakterystyczne początkowe objawy, czyli zmiany na pędach, takie czerwone, później brunatniejące, przebarwienia. W końcowym okresie już na starszych pędach charakterystyczne spękania. Tutaj warto zachować
zabiegi, które będą głównie polegały na usuwaniu, jeżeli chcemy ekologicznie, ewentualnie zastosowanie preparatów. No i choroby wirusowe. Z chorobami wirusowymi chyba taką najbardziej powszechną chorobą jest oczywiście ospowatość śliw zwana szarką, przy czym występuje nie tylko na śliwach, ale również może występować na moreli. Charakterystycznym objawem będzie przebarwienia takie żółtawe na liściach. No i najbardziej charakterystyczne na owocach w postaci zagłębienia miąższu. To już na zewnętrznej części owocu możemy rozpoznać. Natomiast w przypadku moreli czy brzoskwiń najczęściej takie charakterystyczne zmiany widzimy na okrywach nasiennych, czyli dopiero po rozdzieleniu owocu i wtedy okrywy widać są bardzo charakterystyczne. Z szkodników najczęściej, to chyba każdy ma problem z mszycą. Warunki w tej chwili mamy takie, że sprzyjają rozwojowi i już pierwsze populacje mogą pojawiać się we wczesnej fazie rozwoju. Naturalnymi naszymi sprzymierzeńcami w zwalczaniu mszycy oczywiście mogą być biedronki i jak tutaj widzimy mrówki. Natomiast ochronę warto stosować z preparatów, które są dostępne. Amatorzy radzą sobie w różny sposób. No, takim bardziej chyba popularnym to jest stosowanie metody typowo, przepraszam, fizycznej, czyli spryskiwanie zimną wodą w czasie wyższych temperatur. Natomiast inne szkodniki to na przykład występowanie mszycy jabłoniowo-szczawiowej, typowa mszyca dwudomna. Bardzo często również może pojawiać się bawełnica korówka. Ona w sadach produkcyjnych może nie stanowi tak dużego, nie występuje tak często, dlatego że zwalczane są inne mszyce, więc tutaj przy okazji jakby ten zabieg jest skuteczny. Częstym również szkodnikiem, z którym możemy się spotkać, jest namiotnik jabłoniowy, który występuje nie tylko na jabłoniach, ale również w sadach, w nasadzeniach w zieleni miejskiej możemy spotkać te charakterystyczne obszędy. Oczywiście rodzina namiotnikowatych. Natomiast jeżeli chodzi o innych przedstawicieli, z którymi bardzo często możemy mieć do czynienia, to również zwójki. Tutaj jest to bardzo liczna grupa, która powoduje charakterystyczne zwijanie blaszek liściowych. I kolejnym szkodnikiem dla gruszy to jest toczek gruszowiaczek, również powodujący charakterystyczne uszkodzenia. Ochrona w przypadku czereśni, znany wszystkim chyba szkodnik nasionnica trześniówka. Dawniej mówiono, że takim jednym z bezpieczniejszych sposobów to jest wybór odmian wczesnych, które były mniej narażone. Ich oblot najczęściej pojawia się wraz z rozwojem kwiatów robini. Powoduje robaczywienie owoców. Najczęściej zimują larwy w ziemi, najczęściej na głębokości 5
do 10 cm. Takim naturalnym sposobem to jest zadbanie o zagęszczenie gleby, aby utrudnić wylot. Innym może być na przykład rozkładanie folii w zasięgu korony powyżej 1,5 razy większym niż zasięg samej korony drzewa, co ogranicza nam wylot muchówki i utrudnia składanie jaj. Również popularnym u drzew pestkowych szkodnikiem jest owocówka śliwkóweczka powodująca robaczywienie owoców. Owocnice jabłkowe to są typowe uszkodzenia, z którymi możemy się spotkać również na starszych odmianach, czy też w tych starszych, bardziej zagęszczonych nasadzeniach. Mszyca porzeczkowo-czyśćcowa, no i przezierniki. Tutaj mamy przeziernika porzeczkowego i przeziernika malinowca. Obydwa te szkodniki wgryzają się w pędy, wydrążają tunele, składają larwy, wygryzają tunele i uszkadzają rdzeń, przez co fragmenty roślin praktycznie zasychają. No tutaj najbezpieczniej jedynym takim sposobem to jest niedopuszczenie do składania jaj i utrudnienie oblotu. We wszystkich tych przypadkach, a bynajmniej przy nasionnicy trześniówce, polecanym takim bardziej ekologicznym zabiegiem będzie wywieszanie żółtych tablic lepowych, które będą odławiały nam szkodnika, co utrudni składanie jaj. Ochrona jest dość trudna. Powinniśmy prowadzić ją praktycznie przez cały okres wegetacji. Innym bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, ale także mającym ogromne znaczenie w celu ograniczania ewentualnie chorób czy szkodników, to jest cięcie, dzięki któremu będziemy w stanie uzyskać w miarę dobrą przewiewność w koronie drzew, co jest zabiegiem bardzo ważnym. Natomiast powinniśmy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Pierwszym ważnym zagadnieniem to jest oczywiście termin cięcia. Ten termin cięcia, on jest uzależniony od gatunku. Tak standardowo mówimy, że gatunki pestkowe, szczególnie wiśnie, czereśnie, ze względów fitosanitarnych i występujące choroby kory i drewna, najbezpieczniej jest ciąć w okresie letnim, czyli po zbiorze owoców. Natomiast w przypadku pozostałych gatunków takim bezpiecznym terminem to jest termin po ruszeniu wegetacji do 2 tygodni po kwitnieniu. Dlaczego akurat ten termin? Dlatego, że kiedy rozpoczniemy cięcie jeszcze w okresie pełnego spoczynku, to takie cięcie może nam zintensyfikować wzrost wegetatywny. Natomiast kiedy cięcie wykonamy już po okresie rozpoczęcia wegetacji, wtedy najczęściej jest to jeden ze sposobów właśnie na ograniczenie siły wzrostu. Więc nie powinniśmy go oczywiście przeciągać zbyt długo. Najlepiej skończyć, tak jak mamy to podkreślone, do 2 tygodni po kwitnieniu. Doświadczalnie wykazano, że taki zabieg ogranicza nam intensywność wzrostu niekiedy nawet do 30%. Druga bardzo ważna zasada, którą powinniśmy stosować
przy cięciu, aby zachować równowagę pomiędzy wzrostem wegetatywnym a generatywnym, to jest usuwanie nie więcej niż 1/3 liczby pędów. I ta zasada sprawdza się przy cięciu wszystkich drzew. Jeżeli zasady, które obowiązują przy wielu ogrodach działkowych, ale również w przepisach, mamy podane, że usuwanie do 30% uznawane jest za bezpieczne i jest stosowane praktycznie przy wszystkich drzewach, o tyle już usunięcie 30 czy 50% pędów uznawane jest za uszkodzenie drzewa, natomiast jeżeli usuwamy powyżej 50, to jest to już równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. A w przypadku roślin sadowniczych powinniśmy szczególnie o tym pamiętać, ponieważ usuwając więcej pędów, pozbawiamy się plonu. W okresie lata, szczególnie u gatunków ziarnkowych, jabłoń, grusza, zaleca się zastosowanie cięcia prześwietlającego, które ma na celu głównie zwiększenie przewiewności drzew oraz poprawę nie tylko zdrowotności, ale także poprawę wybarwienia się samych owoców. Nie powinniśmy zabiegu cięcia wykonywać w okresie jesiennym, z tego względu, że może spowodować to zwiększone uszkodzenia tkanek przez mróz. Po każdym zabiegu cięcia powinniśmy zadbać o zabezpieczenie ran. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli chcemy ograniczyć występowanie chorób kory i drewna. Ta profilaktyka tutaj jest najważniejsza. Można w przypadku mniejszej ilości drzew zastosować maść ogrodniczą i smarowanie tych ran maścią, natomiast w przypadku większej liczby drzew, podobnie jak w sadach produkcyjnych, możemy zastosować oprysk preparatami miedziowymi, które w znacznym stopniu zabezpieczają przed rozwojem chorób właśnie kory i drewna. Przez cały okres wegetacji warto również przeprowadzać cięcie fitosanitarne polegające na usuwaniu wszystkich uszkodzonych, nadłamanych pędów, ewentualnie również pędów z wyraźnymi objawami porażenia. W przypadku starych drzew bardzo często problemem może być ich zbyt wysoka korona, dlatego można starać się tą koronę obniżyć, pamiętając oczywiście o zasadzie, że jednorazowo przy cięciu nie powinniśmy usuwać więcej niż 1/3, czy to wysokości, czy ewentualnie liczby pędów, co widać na tych dwóch zdjęciach. Może tutaj po cięciu bardzo często, szczególnie po skróceniu przewodnika, wytwarza nam się bardzo duża ilość pędów w części szczytowej i tutaj widzimy, że jeden z pędów został pozostawiony jako przewodnik, natomiast wszystkie pozostałe pędy zostały usunięte. Warto to robić, ponieważ będą to pędy, które tworzą tak zwaną czapę, która zacienia nam pozostałe pędy i będzie to powodowało utrudnienie w wybarwianiu się owoców. Tutaj mieliśmy jabłoń, zupełnie inny charakter wzrostu posiadają grusze, ale zasada przy cięciu pozostaje taka sama, czyli jednorazowo usuwamy nie więcej niż 1/3 pędów.
Jeżeli chodzi o ochronę i to, co możemy stosować w tej grupie preparatów ekologicznych, przeglądając listę na w tej chwili dopuszczonych do upraw zarówno w ochronie ekologicznej, jak i upraw ekologicznych mamy około 110 preparatów, ale wszystkie te, bez względu na to, czy mamy insektycydy, czy fungicydy, możemy podzielić na praktycznie grupy substancji czynnej. Najbardziej popularne w grupie insektycydów to są preparaty, w których substancją czynną jest między innymi Bacillus turginensis. Oczywiście mamy różne odmiany, ale to są te, które najczęściej się znajdują, czyli Bacillus turginensis sivai, szczep GC91 i kolejny to jest Bacillus turginensis Coustacea BTS 351. Tych preparatów jest bardzo dużo. Pozwoliłam sobie tylko na wypisanie niektórych z nich. Kolejną bardzo często występującą grupą to są preparaty na bazie oleju parafinowego. One są głównie zalecane w pierwszym okresie wzrostu do stosowania w profilaktyce występowania szkodników. Znanym również od lat jest preparat Carpovirusine, który zawiera grzyby, no i oczywiście taki powszechny z wykorzystaniem limocidę, to jest olejek pomarańczowy, to jest preparat, który uznawany jest zarówno do zwalczania szkodników, szczególnie o miękkiej budowie. Tutaj mamy mączliki wciornastki oraz miodówki, ale także może być stosowany jako fungicyd, który przyczynia się do wysuszania ścian komórkowych zarodników i dzięki temu utrudnia czy uniemożliwia infekcję. Z grupy fungicydów najczęściej stosowane to są głównie preparaty na bazie miedzi i siarki. Znany od lat siarkol, również związki miedzi. Co jest ważne, powinniśmy pamiętać o tym, aby tych preparatów nie stosować zbyt często. Dwa razy w sezonie dana substancja czynna i te zasady, czy to jest w grupie preparatów dopuszczonych do ochrony biologicznej czy ekologicznej, czy w sadach tradycyjnych raz w sezonie, tylko dwa razy w sezonie jedną substancję czynną. Nie liczy się preparat, ale liczy się substancja czynna, na co powinniśmy zwracać uwagę. W grupie fungicydów również mamy preparaty, które służą do niszczenia czy ograniczania chorób, które atakują system korzeniowy. Tutaj głównie mamy grzyby z rodzaju Pythium czy Alternaria. Są to preparaty na bazie trichodermy, trichoderma aspirillum oraz trichoderma gamzi czy horsianum, ale to są głównie do stosowania do glebowego. Proces kwitnienia i owocowania to już jest ostatnie, takie ważniejsze zagadnienie o roli i znaczeniu pszczół było już wspomniane. Natomiast dla dobrego owocowania szczególne znaczenie ma miejsce zakładania czy pojawiania się pąków kwiatowych. Większość gróż i czereśni zawiązuje pąki kwiatowe na krótkopędach, zatem te wszystkie długie pędy, które będą powodowały zacienianie, po prostu są zbędne. W przypadku jabłoni zawiązuje ona owoce zarówno czy kwiaty na krótkopędach, jak i na długopędach. Śliwy, wiśnie i morele również mogą owocować na krótkopędach.
oraz na długopędach, no i brzoskwinie. Najczęściej najsilniejsze pąki kwiatowe tworzą na długopędach. To miejsce ma dla nas znaczenie, żebyśmy optymalnie cieli nasze drzewa, ale również bardzo duże znaczenie mają kwiaty. U gatunków ziarnkowych oraz pestkowych są to najczęściej kwiaty obupłciowe, natomiast w przypadku orzechów mamy kwiaty rozdzielnopłciowe, których rozwój występuje w różnym czasie. Bardzo ważne oczywiście jest zapylenie, ponieważ większość, była mowa na temat pszczół, szczególnie pszczoły są gatunkiem, który upodobał sobie kwiaty, ale też przystosowanie kwiatów, gatunków o jadalnych owocach jest tutaj bardzo wyraźnie widoczne i są to kwiaty, które wymagają, czy dobrze reagują na zapylenie właśnie przy udziale owadów zapylających. Ilość tych rodzin pszczelich będzie zależała od ich liczebności, jeżeli chodzi o rodzinę, natomiast tak standardowo w uprawie towarowej zaleca się, aby ta liczba uli, którą wprowadzamy, wynosiła w granicach 3 do 5. To jest tak standardowo wyliczone. Oczywiście nie tylko sama pszczoła miodna, która jest bardzo lubiana, ale również inne owady. Częstym owadem wprowadzanym do produkcji poprawiającym zapylenie jest czmiel ogrodowy. Tutaj mamy wspomnianą pszczołę miodną, ale również murarka ogrodowa. Ona staje się coraz bardziej popularna, jest mniej wymagająca. Jedyny element, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to to, żeby ułatwić owadom zapylającym, odległość do pożytku nie powinna być większa niż 300 metrów. Jest to taki zasięg, w którym to zapylenie i działalność owadów będzie najbardziej widoczna. Innym elementem oczywiście jest również warunki klimatyczne. Wiemy, że w porównaniu do pszczoły miodnej trzmiele mają nieco mniejsze wymagania, więc swoją działalność rozpoczynają w nieco niższej temperaturze oraz przy silniejszych wiatrach. Mają po prostu nieco bardziej stabilną budowę, w związku z czym są uznawane za bardziej wydajne. Wcześniej było wspomniane o roli i znaczeniu owadów zapylających w przypadku jabłoni. Liczne badania, które były prowadzone, pokazują, że zastosowanie czy wprowadzenie owadów zapylających, które miały swobodny dostęp do kwiatów, było bardzo efektywne. Najbardziej oczywiście reagują drzewa pestkowe oraz ziarnkowe. To szczególnie u jabłoni, gruszy czy czereśni jest widoczne. Wtedy wzrost plonu mamy dość wyraźny. Może wydaje się, że mniej istotne ma znaczenie, jeśli chodzi o truskawkę czy malinę, czyli tutaj jesteśmy w grupie roślin jagodowych. Mimo że zapylenie było dość znaczące, to należy podkreślić, że przy udziale owadów zapylających, czy to będzie pszczoła miodna, czy to będzie trzmiel, czy murarka, poprawie ulega jakość owoców, wielkość, smak i tutaj te owady rzeczywiście mogą się bardzo dobrze sprawdzić, więc warto zastosować wszelkie zabiegi, które powodują zwiększenie atrakcyjności naszych upraw, tak aby była obopólna korzyść. Dziękuję.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Sławek Gacka. Moim udziałem dzisiaj jest temat pożyteczne mikroorganizmy. Postaram się wprowadzić w ten świat niewidzialny, chociaż pod mikroskopem bardzo dobrze widzialny, świat piękny, świat kolorowy, świat dynamiczny, świat mikroorganizmów, świat, który często kojarzymy z chorobami, z zagrożeniami, a dzisiaj przede wszystkim skoncentruję się, żeby pokazać pożyteczne strony właśnie mikroorganizmów i ich niezbędność. Może niektóre informacje będą zaskakujące, ale ponieważ do tej pory zwykle mówiliśmy tylko o roślinach, o zwierzętach, o organizmie człowieka, to jest czas, żeby omówić świat pojedynczych komórek, również żywych, tak samo jak rośliny, zwierzęta, świat mikroorganizmów. Od 15 lat krąg ludzi, który określamy jako krąg zdrowa Ziemia, których łączy szacunek do natury i idea jednego zdrowia, zdrowia gleby, wody, powietrza, rośliny, zwierząt i właśnie korony stworzenia ludzi. To właśnie krąg ludzi, który szerzy ideę pożytecznych mikroorganizmów, ich funkcji, jakie spełniają i dobrodziejstw, jakie dzięki nim możemy uzyskać. Mikroorganizmy wręcz zachęcają, żeby dysponować odpowiednim zapleczem, kiedy mamy się nimi zajmować. Dlatego też w Turku, w tureckiej strefie inwestycyjnej jest Instytut Technologii Mikrobiologicznych od roku 2013, duże laboratorium, w którym możemy prowadzić badania mikrobiologiczne z biologią molekularną oraz fizykochemiczne ze spektrofotometrią, chromatografią, czyli można powiedzieć takie bardzo, bardzo zaawansowane badania. Możemy podglądać życie gleby, co robią tam mikroorganizmy, jakie występują, życie roślin, jakie mikroorganizmy są w systemie korzeniowym, jakie są na roślinie i tak dalej. I oczywiście chcąc, żeby technologia była przydatną, użyteczną, to też musi być miejsce, gdzie się wytwarza i tutaj chciałbym pokazać szereg miejsc Państwu, wytwórni probiotyków, w których wytwarzamy różne preparaty dedykowane szeroko do środowiska i zdrowia człowieka. To jest szereg konferencji. Widzicie tu już zróżnicowanie miejsc, osób. Zapewne niektóre osoby znacie Państwo. Od 15 lat, czyli od roku 2005, wzrastamy od podstaw, sami wszystko przygotowujemy, wszystkie materiały, prowadzimy szereg doświadczeń, żeby wyroby spełniały najwyższą jakość. Również dbamy o certyfikaty stosowne, czyli GMP+, certyfikat ISO i to wszystko mieści się w Bratuszynie, niedużej miejscowości w gminie Brudzew. Niejednokrotnie się śmiejemy, że to takie centrum świata mikroorganizmów. Proszę Państwa, czas mamy szczególny. Czas wirusa COVID, czas, który napawa strachem, to jak tu rozmawiać o mikroorganizmach? Wirusy nie są traktowane przez naukę jako żywe organizmy. To są cząstki białkowe, posiadające część kwasów RNA, czyli muszą znaleźć sobie gospodarza, żeby nastąpiło replikowanie.
Co warto wiedzieć, proszę Państwa? Warto przyzwyczaić się do jednej zasadniczej informacji, że żyjemy w oceanie mikroorganizmów. To jest fundamentalna zasada. To nie tak, że one są tylko gdzieniegdzie. To nie tak, że gdzieś tam są tylko pleśnie jako grzyby. To nie tak, że jest tylko infekcja bakteryjna. Proszę Państwa, są w powietrzu, są na naszym ciele, są w skórze, są we wszystkich praktycznie organach człowieka, a w centralnym przewodzie pokarmowym, w jelitach, to już jest królestwo, w którym dominują. Proszę Państwa, do mikroorganizmów, czyli tych żywych organizmów, komórkowych, jednokomórkowych, to głównie zaliczamy bakterie i grzyby, ale jest jeszcze cała grupa pasożytów i wspomniane wirusy i priony już nie jako organizmy komórkowe, ale właśnie cząstki białek, które mogą powodować szereg różnych kłopotów. Czego możemy się spodziewać po tym oceanie mikroorganizmów? Proszę Państwa, możemy się spodziewać dobrego życia. Możemy się spodziewać warunków, dzięki którym będziemy zdrowi. I proszę sobie wyobrazić, że świat mikroorganizmów to potężny świat, który wagowo czterokrotnie przekracza wagę wszystkich ludzi razem na Ziemi. I do tych ludzi wszystkich dodajemy, do tych miliardów ludzi dodajemy wszystkie drzewa rosnące na Ziemi. Dodajemy wszystkie zwierzęta, które się poruszają po Ziemi. I my wszyscy wraz z tymi lasami, roślinami, zwierzętami ważymy czterokrotnie mniej niż świat mikroorganizmów. Świat, którego nie widać, to gdzie w takim układzie są te mikroorganizmy. I tutaj zawsze pamiętajmy, że są wszędzie. Mają ogromną przewagę nad każdym z pozostałych światów życia, nad roślinnym światem, zwierzęcym, ludzkim, ponieważ posiadają wszystkie geny. A jak to się zwykło mówić, kto ma bank, ten ma władzę. Proszę Państwa, mikroorganizmy zawierają wszystkie geny świata ożywionego, czyli wszystkich roślin, ludzi i zwierząt. Czego mogą nie posiadać? Mogą nie posiadać tego, co człowiek w swój sposób zmienił, zmajstrował, wymknęło się spod jego kontroli. Świat mikroorganizmów się kontaktuje pomiędzy sobą, rozmawiają, nie boją się rozmowy, a to jest cecha, której często nam jako ludziom brakuje, że unikamy rozmowy w rozwiązaniu zadania. Świat mikroorganizmów, można powiedzieć, że zdobywa swoją przestrzeń, czuwając, czyhając na osłabnięcie przeciwnej siły. Czyli w momencie, kiedy patogenne mikroorganizmy degradują środowisko, wówczas w tym środowisku są również pożyteczne mikroorganizmy, ale te pożyteczne mikroorganizmy niewiele mogą zrobić, w związku z czym większość świata mikroorganizmów wspiera patogenne mikroorganizmy. Jeżeli będziemy dbali o rewitalizację środowiska, jeżeli będziemy czynili to, o czym dzisiaj na koniec jeszcze będziemy mówić, dookoła siebie, w domu, w zagrodzie, to wówczas będziemy wspierać pożyteczne mikroorganizmy, probiotyki i cała rzesza tychże mikroorganizmów, które do tej pory wspierały patogenne mikroorganizmy, będą wspierały pożyteczne mikroorganizmy. Jak to sobie wyobrazić? No, załóżmy, że mamy problem w jelitach, boli nas brzuch,
może za dużo zjedliśmy, zaczyna się istotnie problem, źle się czujemy i tak dalej. Zaczynają się problemy, które nam nie sprzyjają. To nie są problemy dominowane przez pożyteczny mikroorganizm. Wówczas jest dobrze wypić, skonsumować, podać probiotyki, może czasami kiszona kapusta, może kiszone ogórki, może sok, troszeczkę, żeby uruchomić te procesy, uaktywnić bardziej procesy i zaczyna ustępować cały ból, zaczyna się pożyteczny proces właśnie w naszym brzuchu. Proszę Państwa, to jest wiek szalony, to jest wiek wielu wydarzeń. Można powiedzieć, że technika pokonuje w ciągu roku dziesięciolecia wcześniej. To jest wiek, w którym nauka biologiczna dostrzega istotnie inne postrzeganie świata mikroorganizmów i świata genów. Inne postrzeganie zupełnie. W tymże roku 2015 po raz pierwszy następuje publikowanie wyników mikrobiomu człowieka, potężnego projektu, międzynarodowego projektu mikrobiologicznego, projektu dedykowanego mikroorganizmom. Pytanie było tak naprawdę, co one robią w naszym organizmie, co one robią dla nas, co one robią w nas, jaka jest ich rzeczywista rola. Otóż wnioski z tego projektu są zaskakujące. Otóż okazuje się, że jesteśmy połączeniem ludzkich i bakteryjnych genomów. To oznacza, że jak wzrastamy po urodzeniu, rozrastają się nasze narządy wewnętrzne, to bez udziału mikroorganizmów nie byłyby takie, jakie tak naprawdę są, czyli geny mikrobiomu, geny bakterii są potrzebne do tego, żebyśmy rozwijając się mieli odpowiednio wykształcone wszystkie narządy wewnętrzne. Geny mikrobiomu, geny mikroorganizmów są potrzebne do właściwego rozwoju organizmu człowieka i nie tylko człowieka. Wszystkie mikroorganizmy, które są w nas, nazywamy zwykle mikroflorą. Do tego się przyzwyczailiśmy. Teraz coraz częściej będziemy słyszeć słowo mikrobiota. To nic innego jak wszystkie mikroorganizmy razem. Ale mikrobiom to już szersze określenie, bo tutaj już mówimy o potencjale genetycznym tych wszystkich mikroorganizmów, które mamy. Proszę Państwa, i kolejne szalenie ważne spostrzeżenie. Pojawia się określenie mikrobiom jelitowy. Dawniej zwykło się mówić, że zdrowie zależy od jelit, że zdrowy człowiek to zdrowe jelita, albo zdrowe jelita to zdrowy człowiek. Dzisiaj to jest naukowo potwierdzone, że rzeczywiście zdrowe jelita to zdrowy człowiek, bo jelita odczytuje się jako drugi mózg, czyli mówi się oficjalnie, że jest mózg ten główny, zasadniczy, zarządzający i jest w jelitach. Mózg, o którym mówimy, że jest drugim mózgiem, tam gdzie się metabolizuje wszystko, tam gdzie się trawi wszystko i jak zapewne Państwo też wiecie, dlaczego tak jest. Dlatego tak jest, że między innymi sam mózg główny dowiaduje się o tym, co zjedliśmy kilkanaście minut później i można powiedzieć, że przyprawia o ból głowy. Czasami jest zaskoczony, że tak dużo żeśmy do tego żołądka napakowali. Jakby mógł, to by
zatrzymał. Ale nie miał tej wiedzy. Tę wiedzę otrzymuje rzeczywiście od drugiego mózgu, otrzymuje z opóźnieniem tę wiedzę. W ścianach jelit żyje więcej komórek odpornościowych niż krąży w całej krwi, jest w szpiku kostnym. Proszę Państwa, mikroby decydują, czy czujesz się dobrze, czy źle, ale strach, gniew zmieniają skład gatunkowy mikroorganizmów jelitowych. Niesamowite wydarzenia, trudne do uwierzenia, nawet jak zastanawiamy się nad tym, to pewną ilekroć słyszymy, to aż się wierzyć nie chce. Ja skupię się tylko na dwóch przestrzeniach, na funkcji mikroorganizmów jelitowych i skupię się na funkcji mikroorganizmów w glebie i środowisku. W jelitach chronią przed patogenami, wytwarzają witaminy, enzymy, całą grupę B, potężne ilości enzymów, to jest główna kopalnia enzymów, to nie nasz organizm, tylko właśnie mikroorganizmy zabezpieczają organizmowi bardzo dużo enzymów. Mikroorganizmy zabezpieczają naturalne antybiotyki, o których mówimy, bakteriocyny, pobudzają dojrzewanie układu odpornościowego, regulują metabolizm, pomagają trawić i przyswajać związki, których ludzki organizm nie potrafi rozłożyć, regulują motorykę jelit, sterują poziomem szczęścia, hormonem szczęścia, pośredniczą w wysyłaniu sygnałów głodu, pragnienia i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, i teraz tylko krótko o kilku dysfunkcjach, o których świat już wie, potwierdził, że te wszystkie interakcje, które następują pomiędzy komórkami mikroorganizmów a komórkami gospodarza, możemy sobie wyobrazić, że one ciągle są w trakcie rozmowy pomiędzy sobą. Komórki mikroorganizmów doskonale rozczytują komórki gospodarza, nasze biologiczne, a nasze biologiczne komórki doskonale porozumiewają się z bakteriami, mając potrzebę określonych substancji i tak dalej. I teraz tenże mikrobiom, czyli cały zestaw mikroorganizmów jest dla nas szalenie ważny. Każda zmiana w tym mikrobiomie powoduje, że może być określona słabość. Mówimy dysbioza. Dysbioza, brakuje określonej grupy mikroorganizmów, czujemy się słabiej. Kiedy dzisiaj przy okazji COVID-u mówimy, trzeba podnosić odporność. Tak, najlepszym lekiem, najlepszą szczepionką jest czynienie wszystkiego, co podnosi odporność organizmu. Tak, podnieść odporność. To znaczy, musimy ubogacić w świat mikroorganizmów w sobie, ubogacić jak najwięcej pożytecznej mikroflory, jak najwięcej warzyw, które inicjują, dają łatwość namnażania się tej mikroflory. Dużo dobrych bakterii, to jest cała grupa probiotyków, które będą wspierały, czyli potrzebujemy szczególnie zdynamizować świat mikroorganizmów w naszym organizmie, zwiększać ilość tych mikroorganizmów, dawać im lepsze warunki do wzrostu, bo wtedy nasz organizm jest bezpieczniejszy i wtedy będziemy mówić o rzeczywiście wzrastającej odporności organizmu człowieka. Im bardziej mamy zaburzenia w składzie bakterii jelitowych, to wówczas podlegamy praktycznie wszystkim chorobom, jakie byśmy mogli sobie wyobrazić. Aż trudno wyszukiwać tutaj, czy jest któraś z chorób, która nie byłaby zależna od świata mikroorganizmów, który jest w nas. Powszechnie na przykład dotykający dzisiaj cywilizację, nowotwór jelita grubego, on jednoznacznie łączy się z faktem, że brakuje jednej grupy mikroorganizmów, bakterii Rosenburia,
która wydziela maślany i blokuje możliwość rozwoju komórek nowotworowych. Ale przecież nowotwór jelita grubego, jelito grube to drugi mózg, to jest tak, byłby nowotwór mózgu, szalenie poważny, i dlatego to są tak skomplikowane wydarzenia, ale tak naprawdę chodzi o brak określonych mikroorganizmów. Wszyscy doskonale znamy bakterię Helicobacter pylori i chętnie ją likwidujemy antybiotykami. Proszę Państwa, to jest złe działanie, to jest pożyteczna bakteria, potrzebna nam, ponieważ ona bardzo dba o kwasowość, informuje, tak naprawdę to jest nasz czujnik kwasowości, że jeżeli wzrasta kwasowość w żołądku, to wówczas ta bakteria będzie uaktywniała się. Jeżeli żyjemy w ogromnym stresie, jeżeli źle odżywiamy się, to właśnie ta bakteria będzie uaktywniała się. My ją karzemy, zabijając antybiotykami, ale przez to odsłaniamy organizm na szereg chorób układu pokarmowego i astmę, czyli pogarszamy sytuację. Nie ma organizmów niepotrzebnych. Może być ich za dużo lub za mało, szczególnie kiedy jest za dużo patogennych. Mamy wtedy ogromne problemy. Podchodźmy do świata mikroorganizmów jako świata kompletnego, świata przyjaznego, świata, który nam służy. No i tutaj już z uśmiechem możemy potraktować też informację dotykającą mikrobiomu jelitowego. Tak naprawdę kto najbardziej odpowiada za to, że mamy chęć do uśmiechu, mamy chęć do działania, chęć do radujemy się, eksplodujemy radością i tak dalej. To wszystko tak naprawdę jest, ma pochodzenie swoje w brzuchu, czyli to mózg jelitowy najwięcej serotoniny dostarcza naszemu organizmowi, bo szacuje się, że jest to minimum 90%. Mózg zasadniczy jest w stanie wytworzyć tylko do 10%, czyli tak naprawdę bardziej dba o siebie, a cała serotonina nam potrzebna pochodzi z pokarmów, z przemiany, z metabolizowania tego, co zjedliśmy. Więc nie ma się co dziwić, że jest nawet stwierdzenie przez żołądek do serca, które panie doskonale znają. No i właśnie zdrowy żołądek, zdrowe jelita to uśmiech na twarzy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, istnieje bezpośredni związek pomiędzy naszymi zachowaniami, pomiędzy stanami lękowymi, depresją, a bakteriami jelitowymi. Zachęcam do poczytania wielu informacji dotyczących tych zagadnień i zawsze tam Państwo zobaczycie, że zmienił się mikrobiom. A kiedy się zmienia mikrobiom? Mikrobiom po pierwsze zmienia się przy każdej antybiotykoterapii i nie wraca już do pierwotnego. Odbudujemy mikrobiom, ale to już nie będzie mikrobiom nasz pierwotny. Moglibyśmy powiedzieć, że znowu będziemy mieć ubranie, będziemy mieć jakiś tam garnitur na sobie, ale to już nie będzie ten pierwotny, czyli tak naprawdę już nie wiemy, jakie moglibyśmy mieć zdrowie, bo zmienił się istotnie nasz mikrobiom. Przy wszelkich stanach lękowych, depresjach, to jest sygnał właśnie procesów oksydacyjnych w organizmie. To jest sygnał aktywności patogennej mikroflory. To jest sygnał, że jest za mało antyoksydantów. To znaczy, że trzeba pomóc pożytecznej mikroflorze, pomóc dobrym bakteriom
żeby przejęły dowodzenie w naszym organizmie, bo jeżeli będą dobre bakterie prowadziły działania w naszym organizmie, będą dowodziły tym metabolizmem w naszym organizmie, wówczas będzie dużo antyoksydantów, co zaraz również zobaczymy. Proszę Państwa, przychylność do antybiotyków, leczenia antybiotykami, mam nadzieję, że mamy już w dużej mierze za sobą, ale lata 70., 80., 90., początek 2000 to była skala obłędu i tak jak właśnie profesor Butler z Cardiff powiedział, jak byłem w Afryce, leczyłem antybiotykami dzieci bliskie śmierci, a po powrocie do Anglii zasmarkane dzieci. Każda antybiotykoterapia jest szalenie groźna, ponieważ tworzy szczególnie dobre warunki dla bakterii, która wywołuje biegunkę, która może spowodować śmierć człowieka, Clostridium difficile, potworne zagrożenie. Każda antybiotykoterapia to jest też sygnał do antybiotykoodporności i oporności dla tych mikroorganizmów, które w danym momencie zasiedlają nasz organizm. Mikroorganizmy mają istotny wpływ na to, jak wyglądamy, co już sobie powiedzieliśmy, ale również dla osób otyłych jest ciekawa informacja właśnie, że no wywołują, jakbyśmy powiedzieli, nawet po części nadprodukcję, że potrafią więcej kalorii wygenerować z danego pokarmu, że inaczej pracuje hormon informujący leptyna, że już jest wystarczająco pokarmu, który jakby był wyłącznikiem dla głodu w sytuacji, kiedy właśnie jest tendencja do otyłości. Komórki są mało wypełnione energią, są wypełniane tłuszczem, a brakuje właśnie informacji leptynowej, że już zjedliśmy wystarczająco, więc organizm systematycznie wytwarza kolejne porcje tłuszczu zamiast niezbędnej energii, którą powinniśmy mieć. I teraz przejdźmy troszeczkę do gleby. To jest to, co świat wie o człowieku. To jest to, co już świat wie o funkcji mikroorganizmów, o powodach chorób, o istocie autyzmu i współzależności z mikrobiomem, o nowotworach i współzależności z mikrobiomem, czyli wszędzie mają swój udział bakterie. Bakterie to są organizmy, które lubią dobre pożywienie, muszą mieć pełne pożywienie. Dlatego przygotowując na przykład preparaty, dbamy, żeby była szeroka gama mikroelementów, ale naturalnie powinniśmy te mikroelementy pobrać z roślinami, z gleby, z marchewką, pietruszką, ziemniakiem, zbożem i tak dalej. Niestety nie pobieramy, ponieważ mamy daleko zdegradowane środowisko. To wszystko, co dzisiaj możemy uczynić, to przede wszystkim regenerować środowisko, poprawić stan gleby, zacząć dbać o glebę, zakończyć podawanie tak dużych ilości środków chemicznych i nawozów syntetycznych. Proszę Państwa, do gleby trzeba wprowadzić szereg mikroelementów. To mogą być preparaty wapniowe, to mogą być preparaty z różnych skał zmielonych i trzeba budzić życie mikrobiologiczne. Tak jak mamy
zaznaczone tutaj na slajdzie. Warto, żebyśmy wiedzieli, bo często szukamy przyczyn chorób, a po prostu jemy niewartościowe pokarmy. Główną przyczyną wielu chorób chronicznych, takich jak choroby serca, cukrzyca, rak, osteoporoza i inne, jest trwały niedobór mikroelementów i innych niezbędnych składników odżywczych. Ponad 2 miliardy ludzi cierpi na niedostatek mikroelementów i zasada uprawiania gleby, jak najmniej przewracania tej gleby, ingerowanie tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne, dostarczanie do korzeni rośliny maksymalnie szerokiej gamy tablicy Mendelejewa, po to, żebyśmy później z tą rośliną mogli to konsumować i w ten sposób, żeby ubogacać, suplementować nasz organizm. Proszę Państwa, to nie jest takie proste, że po prostu kupujemy określone owoce i warzywa i my te składniki wprowadzamy. Nie wprowadzamy w takiej ilości składników, jakie byśmy chcieli, a wprowadzamy jeszcze obciążenia, które są ze środkami chemicznymi. Tak jak tutaj widzimy, ilości substancji zużywane rocznie w latach 11-14. Widzimy ogromne ilości w jabłoni, wiśni, pomidorze gruntowym, to jest czysty składnik, to są potężne ilości. A proszę zwrócić uwagę, że duża część składników, które oczekujemy, że są, tak, tutaj są przykłady brokułów, fasoli, ziemniaków, warzyw korzennych, szpinaku, bananów, truskawek, jabłek. Proszę zwrócić uwagę, że z każdym rokiem, tu mamy na 2002 rok, końcówkę, zmniejsza się ilość pierwiastków, które oczekujemy, że są. I proszę zobaczyć, że to są zmiany o 70%, o 60%. Wapnia mniej w brokułach o 70%. To co to znaczy? To znaczy, że brokuł z roku 85 zawierał ponad 100% więcej wapnia niż zawiera teraz. Kwas foliowy, szalenie nieważny, magnez, widzimy 62, 55%. W konsekwencji te wszystkie środki, które są stosowane, syntetyczne, środki ochrony roślin, nawozy mineralne, one powodują, że my konsumujemy warzywa i owoce mało wartościowe, a tak naprawdę to i niebezpieczne wiele razy. W Stanach Zjednoczonych każdego roku ogłasza się parszywą dwunastkę, czyli warzywa i owoce najbardziej zanieczyszczone pestycydami. Wśród tych warzyw i owoców są liderujące truskawki, już kolejny rok, szpinak, jarmuż, nektarynki, jabłka, winogrona, brzoskwinie, wiśnie, gruszki, pomidory, seler, ziemniaki. Proszę Państwa, mamy to ciągle na stole i im bardziej one są zanieczyszczone, im bardziej zawierają właśnie te pozostałości toksyczne po środkach, po nawozach, tym bardziej wzbudzają w naszym organizmie stres oksydacyjny. Jesteśmy poddenerwowani, jest trudno nam się skupić. To jest asumpt do wielu chorób. Wzrasta ilość wolnych rodników, które zagrażają właściwemu podziałowi komórki. A my potrzebujemy substancji odżywczych, przeciwutleniaczy, bioaktywnej żywności, witamin, soli mineralnych. Potrzebujemy procesu, który tak naprawdę prowadzą pożyteczne bakterie. I w tym zagrożeniu mamy jeszcze całe zatoksycznienie środowiska, niezależnie od nas, niezależnie od tego, co czynimy. Musimy się liczyć z tym, że z opadami, z wodą podziemną, z wiatrem będą docierały również jeszcze zanieczyszczenia, których my w żaden sposób nie wnosiliśmy do gleby, ale one w ramach tego globalnego świata powoli do nas docierają. To jak można użyć mikroorganizmów, w czym one mogą pomóc? Otóż mogą bardzo dużo pomóc nam w rewitalizowaniu środowiska, w prewencji. Taka
najlepsza profilaktyka to oczywiście zawsze raz, że najmniej kosztuje, ale jest najłatwiejsza do przeprowadzenia. Co to znaczy? To znaczy, że my potrzebujemy aktywności dobrych bakterii, dobrych mikroorganizmów permanentnie w nas i dookoła nas. W nas i dookoła nas. I temu służy probiotechnologia, w której przede wszystkim główną rolę odgrywają probiotyki, mikroorganizmy szczególne, bakterie kwasu mlekowego, bifidobakterie, niektóre drożdże, takie mikroorganizmy, które zawsze korzystnie oddziaływują na ustrój gospodarza. Po tych mikroorganizmach możemy zawsze oczekiwać dobro, że w wyniku tego dobra nasz organizm będzie coraz odporniejszy na ataki patogenów, że nasz organizm będzie miał zwiększoną ilość witamin, że będzie prawidłowy metabolizm, że będą eliminowane toksyny. Proszę Państwa, pokusiłem się jeszcze tutaj, żeby pokazać kilka elementów, wycinków z prasy, żebyście Państwo zobaczyli, że probiotyki, dobre bakterie mogą dzisiaj powszechnie analizowane na całym świecie, mogą pomóc w leczeniu i zapobieganiu ostrych biegunek, biegunek poantybiotykowych, alergii pokarmowych, zapalenia żołądka, przewlekłych zaparć, encefalopatii wątrobowej, zespołu jelita drażniwego, próchnicy itd., itd. Pożyteczna mikroflora jest używana do walki ze związkami rakotwórczymi, mutagennymi. Probiotyki największe swe działania antynowotworowe wykazują w przewodzie pokarmowym i wątrobie. Probiotyki na depresję i autyzm. Mikroby wpływają na nasz nastrój, myślenie. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, a w glebie toż samo właśnie te dobre bakterie, bakterie mówimy ryzosferowe, czyli w strefie korzenia, wraz z korzeniem rośliny stanowią ten nierozłączny duet, bo to bakterie, to grzyby mikoryzowe są tymi, które dostarczają, ułatwiają otrzymywanie składników przez roślinę. Żebyśmy mogli to sobie wyobrazić, to współgranie świata bakterii, grzybów, materii organicznej, czyli budowanie potencjału gleby, budowanie potęgi biotechnologicznej gleby, w której każde z mikroorganizmów mają swoje funkcje do spełnienia. Mówimy funkcjonalność poszczególnych grup bakterii. Wiele z tych bakterii kwasu mlekowego, o których mówimy jako bakterie probiotyczne, ich zadaniem jest, żeby było przede wszystkim czysto od patogenów w glebie. To również bakterie promieniowce, actinomycetes, a pozostałe mają przetwarzać materię organiczną, tworzyć związki dostępne dla rośliny, ubogacać rośliny. I w konsekwencji możemy powiedzieć, że dla rośliny mikroorganizmy pełnią funkcję kucharza, kelnera i ochroniarza. Kucharza, bo one zawsze przygotują danie najwyższej jakości. Roślina otrzyma je z najmniejszym wysiłkiem energetycznym. Składniki trafią do korzenia, przez korzeń dalej do rośliny. Kelnerem, bo po prostu podają. Ochroniarzem, bo chronią, żeby patogenne mikroorganizmy nie zajmowały miejsca pożytecznych i nie infekowały, czyli każde zwiększanie obecności pożytecznej mikroflory prowadzi do bezpieczniejszego środowiska. Tam trudniej rozwinąć się chorobom, tam trudniej rozwinąć się wirusom. Technologicznie służą temu metodyki naturalnych upraw, metodyki, w których opisany jest sposób
postępowania, uprawy rośliny, chowu, hodowli zwierząt, zakładając tylko naturalne wyroby i naturalne metody. Proszę Państwa, i w ramach tej probiotechnologii mikroorganizmy dzisiaj możemy powszechnie wykorzystywać dla pięknego ogrodu pielęgnacji, dla zdrowia, urody, domu bez chemii, zwierzątek, szamba i tak dalej. I tak pokrótce właśnie środowisko rolnicze, szereg różnych preparatów, preparatów z mikroorganizmami, preparatów z krzemem, preparatów algowych, czyli pochodzenia z alg, preparatów humusowych z węgla, borowiny, leonardytów, alginitu, różnych preparatów mikroelementowych. To wszystko składa się na probiotechnologię, czyli technologię naturalną, technologię z dominacją mikroorganizmów. Tam, gdzie te probiotyki są, proszę zwrócić uwagę, badanie pani profesor Eweliny Hallman z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pod tytułem Ocena zawartości związków biologicznie czynnych w jabłkach ekologicznych, konwencjonalnych z uwzględnieniem ich właściwości dietetycznych, szereg wskaźników wyraźnie odbiegających od tych, które mogą być w tych samych owocach, ale nie ekologicznych. I tu szczególną funkcję będą odgrywały probiotyki. Te wzrosty, które Państwo widzicie, o kilkadziesiąt procent, o kilkaset procent substancji nieprawdopodobnie ważnych, to prowadzi do stwierdzenia, że tego typu owoce są naprawdę lekarstwem. A o to nam chodzi. Chodzi o pokazanie, że jeżeli skorzystamy z potencjału natury, jeżeli zaczniemy uczyć się żyć z mikroorganizmami, jeżeli zaczniemy uczyć je używać, żebyśmy czuli się bezpieczniej, żebyśmy byli zdrowsi, żebyśmy byli odporniejsi, żeby nasze środowisko było zdrowsze, to wówczas rzeczywiście będziemy coraz częściej zaskoczeni i zachwyceni. Zaskoczeni i zachwyceni. Zachwyceni jakością, zachwyceni smakiem, dorodnością. To jest jeden z sadów ekologicznych niedaleko Warki, prowadzony przez Zbyszka Hajęckiego. Proszę Państwa, nie jedna osoba odwiedzała ten sad, nie dając wiary, że to jest możliwe. Widzicie pszczołę murarkę, tutaj domek przygotowany, przepiękne gruszki, przepiękne jabłka. Widzimy, że nie ma czarnego pola pod drzewami, nie jest potrzebne, ale widzimy, jak bujnie i dorodnie rosną wszystkie rośliny, ale zarazem jak bujnie i dorodnie rosną jabłka. Proszę Państwa, mikroorganizmy to bezpieczeństwo naszego domu. Nie jest bezpieczna podłoga, którą permanentnie zmywamy detergentami. Nie jest bezpieczna dla kogo? Przede wszystkim dla małych dzieci, dla niemowląt, dla tych, którzy dłońmi permanentnie opierają się na tej podłodze, ponieważ też i permanentnie wkładają tę dłoń do ust. Im bardziej zasiedlimy przestrzeń podłogi, ścian, stołu, krzeseł, wszystkich miejsc preparatami z dobrymi bakteriami, tym mniejsza szansa właśnie zatrucia, bo przecież to te mikrodawki, które trafiają, mikrodawki chemii, one składają się tak naprawdę później na to permanentne osłabianie odporności organizmu i w pewnym momencie zaczyna się stan chorobowy. Proszę Państwa, te preparaty mogą być wykorzystywane do każdej czynności, do zmywania podłogi, do zabezpieczania sypialni, do zmywania okien, do zabezpieczania
piaskownicy, bo wszędzie wprowadzamy dobre mikroorganizmy, czyli wszędzie dotknięcie tego miejsca daje szansę, że na mojej dłoni, na nogach, na miejscu ciała, które się styka z danym miejscem środowiska, rzeczywiście mamy do czynienia z dobrymi bakteriami. A już skrajnie to dziecko, które dotyka sobie wody i miesza rączką w miejscu po mopie, oczywiście wydawałoby się, że zatruje się zaraz. Nie zatruje się, bo wszędzie mamy do czynienia z pożytecznymi mikroorganizmami. Do pielęgnacji ciała również, jakże ważne to jest, czy my sterylizujemy naszą skórę, czy systematycznie zabezpieczamy naszą skórę. I zachęcam, żebyśmy jak najbardziej dbali o skórę, bo to największy organ chłonny, jaki mamy w swoim organizmie. Ponad 2 metry kwadratowe, dlatego wszystko, co nakładamy, niech to służy zdrowiu, niech to potęguje dobre bakterie, ich rozrost. Niech one zabezpieczają każde miejsce. Wówczas skóra jest jedwabista, ale też dobrze nawodniona i zdrowo wygląda. To są również preparaty, które bezpośrednio aplikujemy jako suplementy diety, czyli żywe, dobre bakterie w postaci jako probiotyki popijane stanowią ten oręż, który bezpośrednio jest skierowany do układu pokarmowego, żeby wspierać te dobre bakterie, które tam są i pomóc im przejąć dowodzenie i poprowadzić właściwy metabolizm, sprzyjać wytwarzaniu antyoksydantów, sprzyjać zwiększaniu odporności organizmu. Temu też służą prebiotyki jak Xtra, czyli prebiotyki. To są preparaty, które nie zawierają żywych bakterii, żywych mikroorganizmów, ale stanowią doskonałe źródło składników dla probiotyków, ich rozmnażania, doskonałe wsparcie dla pożytecznych bakterii. I zmierzając do końca, proszę Państwa, kiedy dobrze się czujemy, niejednokrotnie zerkamy na swój brzuch i można by było się spytać, cóż tam się dzieje, kiedy jest dobrze, cóż tam się dzieje. Na pewno uśmiechnięty jest nasz brzuch, bo mikrobiom się śmieje. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej informacji o pożytecznych mikroorganizmach. Zapraszam do zaprzyjaźnienia się z mikroorganizmami. Zapraszam do czytania wszystkich informacji o mikrobiomie, do szukania informacji, które rzeczywiście będą pokazywały, bo to łatwo znajdziecie Państwo, jak ważne znaczenie, jak ważną rolę odgrywają mikroorganizmy w naszym życiu i że bez nich nie mamy możliwości trwać na planecie Ziemia. Dziękuję bardzo. Witam. Chciałbym się najpierw przedstawić. Nazywam się Józef Wielogórka, jestem pszczelarzem ze Świecimierza. Moja pasieka istnieje od 1922 roku. Założył ją dziadek, żyjąc się w Świecimierzu, już w posagu dostał kilka uli od swoich rodziców. Pracował w pasiece do II wojny światowej. W trakcie II wojny światowej został wysiedlony. Przeniesiono go na inną wieś, natomiast gospodarstwo przejął Niemiec. Najprawdopodobniej musiał wiedzieć coś o pszczołach. Po zakończeniu wojny, gdy dziadek wrócił, zastał ule sprawne i z pszczołami. Przed wojną babcia sprzedawała miód Żydom, bo tylko oni się tym zajmowali.
Cena miodu to cena 1 litra dobrej wódki z akcyzą. Ten parytet można powiedzieć, że istnieje do dzisiaj. Po wojnie, gdy dziadek wrócił, można powiedzieć, że było mu dużo, dużo trudniej pracować. Ludzie biedniejsi nie chcieli kupować miodu, nie stać ich było na miód, ale pasieka istniała. W latach 70. pojawiła się waroza. Nikt nie umiał sobie z nią poradzić. Służby weterynaryjne po jakimś czasie rozwoziły leki. Dużo pasiek w okolicy padło. Dziadek jakoś sobie poradził, odtworzył. No i chcę powiedzieć, że te pszczoły, które kiedyś były, były naprawdę trudne do opanowania, były agresywne, żądlące. Potrafiły przegonić ludzi, sąsiednie, nękały sąsiednich sąsiadów, a szczególnie nie lubiły koni ze względu na zapach. Zdarzało się tak, że były tak konie pożądane, że trzeba było je zawozić, zaprowadzać nad rzekę, chłodzić, lać wodą. Oprócz tego te pszczoły jeszcze miały złą cechę, bo bardzo późno dochodziły, czyli dochodziły na akację, swoją siłą dochodziły na akację. Praca na starym typie ula warszawskiego leżaka również była utrudniona. Można powiedzieć, że przegląd takiego ula to godzina, ponad godzinę czasu musiał dziadek poświęcić. Więc gdy przejmowałem po rodzicach, po dziadkach pasiekę, musiałem się zastanowić, co wybrać. No na pewno nie te ule, chociaż przywiozłem je i do wglądu są, na pewno nie te ule, ponieważ ciężkie, pracochłonne, źle w nich pszczoły zimowały, dużo wilgoci. Obecnie mam 66 uli produkcyjnych. 36 uli przeznaczyłem na pasiekę stacjonarną, gdzie mam 9 w Czepowie Gorzelni, w Uniejowie i w Człopach. Natomiast 30 są jako pasieka wędrowna, 2 razy po 15 uli. Gdzie wędruję, gdzie moje pszczoły wywożę? Wywożę na wierzbę. Okolice Świecimierza to w zasięgu rzeka Warta, dużo wierzby. To jest pierwszy przyzwoity, dobry pożytek, wzmacniający, a nawet w dobrych warunkach można pozyskać jakąś tą ilość miodu. Co prawda nie dużą, ale jest. Nie wybieram miodu po wierzbie. Następnym pożytkiem jest mniszek. Czekam, aż przekwitnie mniszek. Mniszek jest bardzo wydajny, jeśli chodzi o zaplecze pyłkowe. Jest mniej wydajny ze względu na miód. No i dlatego łączę te dwa pożytki i dopiero potem wybieram miód. Ten miód nazywam wielokwiatowym. A to dlatego, że oprócz wierzby i mniszka, tam się znajduje i czeremcha, i inne rośliny, inne kwiaty. I polecany, bardzo dobry miód, wielokwiatowy, wczesny, wiosenny, po zimie, po czystym powietrzu, szczególnie dzieciom powyżej 1 roku i starszym osobom po 60 roku życia. Następnym pożytkiem, jakim wywożę pszczoły, są sady.
Nie są to sady towarowe, duże, o dużych powierzchniach. Są to ogródki przydomowe w zasięgu. Są również inne drzewa czy klony z tego względu, że jest tak, że pszczelarze obawiają się dużych plantacji, ponieważ jest obawa, że nieuczciwy sadownik względnie plantator może w nieodpowiednim momencie i w nieodpowiedniej porze opryskać czy sad, czy swoją plantację. Więc nie korzystam z tego bezpośrednio z dużych plantacji. Natomiast tak, pszczoły chodzą również i zapylają sady. Następnym pożytkiem jest rzepak. Bardzo dobra roślina, bardzo miododajna, wydajna, ale że to jest jeszcze okres wiosny, chłodu, nie zawsze uda go się dokładnie zebrać. Co to znaczy, że wywożąc pszczoły w kwietniu, po 15 kwietnia jest chłodno, rzepak już kwitnie, pszczoły chętnie chodzą na rzepaku, przynoszą nektar, przynoszą pyłek. Potem następuje 2, 3, a nawet 5 dni chłodu. Pszczoła przechodzi z miodni na dół i miód rzepakowy szybko się w ramkach krystalizuje. Żeby temu zapobiec, robię to w ten sposób, że wywożę w momencie rozkwitnięcia już w 1/3 plantacji, czyli opóźniam wywóz i przyspieszam miodobranie, zabieranie pszczół z rzepaku. Zdarzało się tak, jeśli była nieodpowiednia pora, że miód w ramkach potrafił się skrystalizować, trzeba było go wyrzucić. Stagnacja, przerwa, brak ramek, pszczoła przez jakiś czas nie jest dożywiona. Następnym pożytkiem jest akacja. Jeśli rzepak był zbierany w dobrych warunkach pogodowych, to i siła roślin pszczół po rzepaku jest bardzo, bardzo dobra. Głównym, można powiedzieć, pożytkiem, jakim jest akacja, potrzebuje silnych, zdrowych, mocnych rodzin, czyli pełne ule pszczół. Jeśli tak jest, można pozyskać naprawdę duże ilości miodu. Co to znaczy? W zależności od siły rodziny, od 10 nawet do 20-30 litrów miodu akacjowego. Bardzo cennego. Miód, który bardzo długo się nie krystalizuje, swoją płynność zachowuje nawet do 2 lat, o ile nie jest zafałszowany innym miodem. Tu już zaczyna się dziać, pokazywać pierwsze rójki, o którym później powiem. Następnym pożytkiem, jakim wywożę, jest facelia. U nas w okolicy Uniejowa zaczyna robić się facelia modna z tego względu, że mają zbytnie nasiona. A skoro jest zbytnie nasiona, ktoś, kto będzie z tych nasion korzystał, a korzysta szczególnie zachód Europy, kupują Niemcy, kupują Francuzi, wykorzystują facelię jako nie plon główny, ale jako roślina poplonowa. Więc nasi rolnicy okoliczni mają zagwarantowany zbyt, ale żeby dać dobry materiał siewny, potrzebują pszczół. Uniejów jest bogaty w pszczelarzy. Nie zapraszamy obcych, sami jesteśmy w stanie to obsłużyć.
bardzo wydajna roślina, bardzo miododajna, do 150-170 litrów miodu z hektara, ale nigdy nie jest tak, że zabieramy cały miód, bo te 150, nawet gdy tego miodu jest, litrów, to część jest przeznaczana na potrzeby własne, na potrzeby bytowe tej rodziny, a my możemy skorzystać, my pszczelarze możemy skorzystać tylko z 1/5 tego, czyli 20% maksymalnie możemy pobrać z takiego ula. Miód faceliowy bardzo dobry, smaczny, polecany chorującym na serce, nadciśnieniowcom, niedociśnieniowcom, czyli można powiedzieć, że wspomagają leczenie następnym pożytkiem, jakim wywożę, jest lipa. Mogę powiedzieć, że w tym roku tego lipowego od Bałtyku po Tatry na dobrą sprawę nikt nie zebrał, jeśli zebrał tą namiastkę miodu lipowego, ponieważ nie wiadomo dlaczego pierwszy raz spotkali się z tym pszczelarze, lipa nie nektarowała. Dlaczego? Nie wiemy. Nawet naukowcy nasi nie umieją wytłumaczyć. Przypuszczenia są takie, że rok bardzo suchy, bardzo wieczny. Dla wytworzenia plonu zbóż wystarczyło tej wilgoci. Natomiast, żeby drzewa mogły nektarować, czy akacja, czy lipa, tej wilgoci w glebie głębiej zabrakło. Dlatego były to tak słabe zbiory miodów lipowych. Miód lipowy jest bardzo przydatny w przeziębienia. Aromatyczny, goryczkowy, takim posmaką goryczki, nawet drapiący lekko gardło, ale bardzo, bardzo cenny. Następnym pożytkiem, gdzie wywożę to swoje pszczoły, jest gryka. Nie ma tutaj tradycji u nas uprawy gryki. Ściana wschodnia, lubelskie, podkarpackie, tak. Ale zdarzają się, mam kontakty z ODR-em w naszym powiecie, jednym i drugim, czy podębickim, czy tureckim. I jeśli ktoś ma większą plantację zasługującą na to, żeby tam pszczoły wywieźć, no staram się wywieźć chociażby parę uli, bo miód naprawdę cenny, naprawdę dobry. Mam takich zaufanych rolników, gdzie posiadają gospodarstwo ekologiczne, agroturystyczne. A skoro agroturystycznie, nie używają nawozów. I to też jest problem, jaką ma wydajność miodową ta roślina, bo jeśli jest dobrze nawożona, jeśli jest na dobrej ziemi, to wydajność miodowa jest wysoka, natomiast przy nienawożonej, tylko organicznie wzmacnianej glebie, no ta wydajność jest dużo, dużo niższa. Nieważne, ważne, że i coś tam tego miodu jest i mogę pochwalić się, że mam również i miód gryczany odmianowy. Na jakich ulach gospodaruję? Skoro dziadkowie, rodzice pracowali na tych trudnych ulach, warszawskich, zwykłych leżakach, mnie one naprawdę nie odpowiadały. Ciężkie, pracochłonne i musiałem zdobyć pieniądze, musiałem zdobyć się na odwagę, żeby wymienić na ule już korpusowe, ule wielkopolskie, lekkie, poliuretanowe. Mam do zademonstrowania ten ul. To jest właśnie to, które tutaj przywiozłem.
pokażę, jak to wygląda. Dennica przewiewna. Mogę zdejmować, regulować dostęp powietrza, a szczególnie ważne jest to i zimą, i potem gorącym latem. Jest jeszcze jedna dennica. Już bardziej nowoczesna. To tak wygląda. Wysuwamy całkowicie szufladą. Po co to jest? Zimą lepiej pszczoły zimują na otwartej dennicy, czyli jak mają zimno. Pszczoły wiążą kłąb. W środku kłębu jest temperatura około 22-24 stopni. Ta ogrzana pszczoła wychodzi na zewnątrz kłębu. Te zmarznięte idą do środka. Bardzo mało ruchu, bardzo mało zużywania pokarmu w tym wypadku. A do tego jest jeszcze możliwość założenia powałki. Powałka również ma w sobie osiatkowane otwory, że nie przedostanie się inny owad. Przewiew i jest regulowany, czyli zimą zasłaniam ciepło. Zawsze utrzymuje się u góry, więc pszczoły wiążą się u góry, mają dopływ chłodnego powietrza, świeżego powietrza, a u góry, że powałka jest z poliuretanu, ciepła, nie oddaję tego ciepła dalej. Zakrywam wszystkie pajączki, zostawiam jeden lekko uchylony po to, żeby para, wilgoć wydostawała się na zewnątrz, ale żeby nie było przeciągu. Dlatego zakupiłem te ule, że mogę prawidłowo i bezpiecznie zimować swoje pszczoły. Oprócz tego ten ul ma swoje również takie zalety. Go ustawiać. Co się dzieje? W tym korpusie jest gniazdo, rodnia, jest matka, gdzie czerwi, gdzie następuje wychów młodej pszczoły. Kubatura jest dla mnie wystarczająca. Zakładam kratę odgrodową i mogę dowolnie dokładać sobie miodnie. Matka nie jest w stanie przejść przez taką kratę odgrodową do góry, nie będzie czerwiła u góry, będę miał czysty miód w miodni, bez larw, bez jajeczek. I gdy w trakcie pożytków przybywa miodu odkładanego, mogę dostawić następny korpus. Kończy się pożytek. Za 2-3 dni przykładowo przestanie kwitnąć, załóżmy, lipa. Robię w ten sposób. Nie muszę strząsać z każdej ramki pszczół przed ul, robić zamieszania, denerwować je. Zakładam taki przyrząd, przegonkę. Co nam daje przegonka?
wystarczy, że mi ktoś pomoże z rodziny, czy córka, czy żona, czy zięć, zakładam przegonkę, powiedzmy po południu dzisiaj, bardzo szybko stawiam kulę. Przez noc, po 24 godzinach, mogę odebrać bez pszczół dwa korpusy z miodem. Bardzo wygodna rzecz, bardzo szybka, czego nie można było zrobić w poprzednich ulach. Trzeba było wyjmować każdą ramkę, strząsnąć, pozbyć się pszczół, przenieść do jakiejś skrzynki transportowej i wywieźć do pracowni, odwirować. Błyskawicznie, szybko, bez denerwowania pszczół. Nawet nie zauważą, że miały zabrany korpus z miodem. Żeby taki ul zasiedlić i mieć gwarancję, że pszczoły sobie w nim poradzą, muszę dobrać odpowiednią pszczołę. Padło na bakwasta. Jest to pszczoła hybryda z 7 pszczół, a materiałem wyjściowym jest pszczoła angielska. Wiemy, jaka jest pogoda w Anglii. Wieczna, zmienna, chłodna. Dlatego postawiłem na bakwasta, nie na pszczołę krajeńską, nie na Włoszkę, nie na Kaukaza. I krainka jest u nas w Polsce, i Włoszka, i Kaukaz, ale to można robić na mniejszych, względnie stacjonarnych pasiekach. Krainka ma tendencję rojenia. Opowiem później o rojeniu. Włoszka gorzej, pszczoła włoska gorzej u nas zimuje, natomiast pszczoła kaukaska, ze względu na to, że to jest wschodnia Europa, nawet początek Azji, warunki trudniejsze, później dochodzi do siły, czyli pełnię swojej rodziny, można pełnię tej rodziny można wykorzystać dopiero na akację, pomijając właśnie wierzbę, mniszek, sady i rzepaki. Oprócz tego ma bardzo pozytywne cechy bakwas. To znaczy jest łagodna, tworzy duże rodziny, pracowita, trzyma się plastra i mało rojliwa. Co to znaczy? Omówię to po kolei, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Łagodna, to znaczy, że mogę pracować bez rękawic, mogę pracować bez kapelusza, mogę to robić szybko, dokładnie, nie gniecąc pszczół, nie denerwując, a nawet gdy mi usiądzie na ręku, swobodnie ją zdjąć, bo jeśli już raz urządli pszczoła, wydziela feromon obronny, drugie próbują to samo zrobić i bronić gniazda. Ja muszę robić to tak, żeby ich nie denerwować, a ta rzeczywiście jest, skoro jest łagodna, mogę z nią spokojnie pracować. Następnie to, że jest łagodna, to też jest pozytywna cecha, bo mogę ją wywieźć na plantację, zostawić w pobliżu zagród, w ogrodzie u kogoś, z tyłu za budynkami, gdzie ktoś ma i krowy, i konie, i małe dzieci. Skoro jest łagodna, mam pewność, że nie narozrabia, że ten rolnik mnie z tymi pszczołami nie wygoni, bo no, narobiły mu tam bałaganu. Względnie narzekają sąsiedzi. To też jest bardzo pozytywna cecha. I skoro łagodna, to robię szybkie przeglądy.
tamtych ulach, przy tamtej pszczole dawnej, którą miałem na początku, było tak, że jak się zdenerwowałem, musiałem zamknąć ul, iść na 3-4 godziny i dopóki się nie uspokoją, musiałem sobie odpoczywać, czekać, dopóki one nie powchodzą, nie naprawią tego, co ja im tam popsułem w ulu. Następną cechą to jest to, że tworzy duże rodziny. Bakwas naprawdę tworzy bardzo duże rodziny. Zdolność matki do znoszenia jajeczek na dobę to do 3000. 3000 jajeczek na dobę. Stara pszczoła, względnie pszczoła kaukaska, tego już nie robi. Od 800 do 1200 jajeczek. Nasuwa się od razu porównanie. Po co 3 ule? Wystarczy jeden, a obszerny i z dużą ilością pszczół. Jest takie powiedzenie wśród pszczelarzy, że garść pszczoły nie przyniesie 30 litrów miodu. Więc ta cecha bakwasta jest bardzo pożądana. To jest pracowitość pszczoły. Również bardzo ważna cecha, ponieważ skoro tworzy tak duże rodziny, potrzebuje na swoje potrzeby przynosić bardzo dużo pyłku i bardzo dużo nektaru. W dużym kolektywie łatwiej im jest to przerabiać, łatwiej się obronić, łatwiej ogrzać ul. Oprócz tego ta pszczoła potrafi to składać nie w gnieździe, nie ograniczać czerwienia matki w gnieździe, a składa to nad kratą odgrodową w miodni. I ja, będąc w pasiece, widzę, czy jest róg, czy przybywa. Jestem w stanie taki ul, skoro jest to ul poliuretanowy lekki, spróbować go podnieść, czy przybyło, czy nie przybyło. Skoro przybyło, dokładam następny korpus i pszczoły znów noszą. W starym typie tego nie było. Oprócz tego, że ma tą cechę noszenia, składania pyłku i miodu w miodni, automatycznie nie ogranicza matki w czerwieniu na dole. Czyli nie zalewa gniazda, matka ma gdzie czerwić, przybywa młodej pszczoły i nawet jest nadmiar tej młodej pszczoły w stosunku do pszczoły lotnej. Wtedy już muszę myśleć o tym, że może się wyroić. Trzymanie się plastra tej, to też jest bardzo ważna cecha. Co to znaczy trzymanie się plastra? Wyjmując do przeglądu ramkę, przygotowały. Na takiej ramce, gdy ją wyjmie, przeglądam, oglądam, pszczoły potrafią nie opuszczać tej ramki. To jest bardzo ważna cecha, trzymanie się ramki pszczół, z tego względu, że wiosną przy przeglądach, jeśli jest obsiadana ramka przez pszczoły, mówimy na czarno, to znaczy, że trzymają tam temperaturę, że dbają o temperaturę i wychów młodej pszczoły, młodych larw. Bardzo ważne jest, żeby nie schłodzić tego gniazda. Temperatura wychowu czerwiu to jest 34,5 stopnia. Na zewnątrz o tej porze, gdzie jest intensywny wiosenny rozwój, jest różnie. W nocy nawet -2, w dzień 12, 15 do 20 stopni. Więc ważne jest, żeby ta pszczoła trzymała się plastra i trzymała temperaturę i dogrzewała młode larwy. Oprócz tego, skoro się trzyma,
ma tą tendencję do trzymania, mogę taką ramkę z silnej rodziny przenieść do rodziny słabej, zasilić tą rodzinę słabą, wspomóc ją, natomiast zabrać z tamtej rodziny słabej pustą ramkę, gdzie pszczoły jej nie obsiadały, żeby wyrównać siłę rodzin. To jest bardzo ważna cecha. Następnie skłonność, mała skłonność do rójki, bakwas, jest z tych wszystkich pszczół najmniej skłonny do rójki. Zasada rójki. Kiedy się odbywa? Najczęściej odbywa się wtedy, jeśli już przybyło tak dużo pszczoły, że nie mają już co robić, mają zapełnione gniazdo, nie mają gdzie się pomieścić. Pszczoły decydują o tym, ażeby się podzielić. Co robią? Matka składa jajeczko, natomiast pszczoły odciągają matecznik. Już próbują sobie wychować nową, młodą matkę. I jeśli stara matka wyczuje, że już niedługo ma się wygryźć młoda, zabiera ze sobą, wylatuje z ula z częścią pszczoły lotnej. Ta część pszczół lotnych najpierw musi się objeść, zabrać ze sobą zapas miodu, objeść się miodem i taki rój najczęściej wiąże się gdzieś na gałęzi, na płocie. Zwiadowczynie idą w teren, szukają nowego miejsca. Gdyby tak się nie stało, gdyby stara matka nie opuściła ula, młoda matka jest w stanie ją zabić, zażądlić. A dzieje się to tak i dlatego, że ta młoda pszczoła jeszcze, młoda matka nie wydziela jeszcze tego feromonu, i bardzo szybko się może między pszczołami, bo pszczoły potrafią, jeśli by to była matka już poddawana, starsza i w bólu by była stara matka, to pszczoły by zatrzymały tą matkę. Natomiast młoda matka nie wydziela tego feromonu. Ona jest zdolna zaś ją na tyle blisko dopaść i urządzić i zabić. Dlatego rójki są niewskazane, ponieważ ileś pszczoły lotnej odchodzi i osłabia rodzinę. Żeby, jeśli ta rójka wyjdzie na lipie, czy po lipie, czy nawet na akacji, no to może nie ma aż takich dużych strat, ale jeśli wyjdzie wcześnie, w połowie maja, to ta rodzina już nie jest w stanie w danym roku dojść do siły i przynieść dużo miodu. W jaki sposób przeciwdziała się rójkom? To ja jestem od tego, żebym wiedział, co tam się dzieje. Muszę podglądać, często podglądać. Patrzeć, ile tej pszczoły, czy już jest na wylotkach, czy ma się gdzie pomieścić, czy ma co robić. Jeśli widzę, że już jest nadmiar pszczoły, mogę przeciwdziałać. Przed czasem mogę reagować. Dlatego, mając 66 uli produkcyjnych, muszę mieć około 33-34 uli zapasowych. I przed czasem ubrać pszczoły z tak bogatej rodziny i stworzyć samemu nową rodzinę. Lekko ją osłabić, ale na tyle pod kontrolą, żeby mogły jeszcze nosić, nie odbudowywać osłabionej rodziny, jakby to się stało, gdyby wyszła rójka. Ja mogę zabrać jedną ramkę, dwie ramki, ale nie połowę tego roju. W
Wczesne rójki zdarzają się. To też jest związane z tym. Nie zawsze to jest tak, że ze względu na to, że jest ich tej pszczoły za dużo. Teraz częściej się zdarza, że wychodzą głodne roje. Jeśli mamy w okolicy pszczelarzy, w zasięgu jest 50, 70, a niekiedy nawet i więcej uli, pszczoła ma głód i przewiduje, że jedynym ratunkiem, żeby nie zaginęły pszczoły w przyrodzie, jest częste rojenie się. Nie ze względu na właśnie na wielkość, tylko na głód. One mają instynkt obronny taki, żeby dzielić się, żeby nie zaginął gatunek. Następnie rola pszczół w przyrodzie. Najważniejszą rzeczą u pszczół to jest zapylanie, to są zapylacze. Pszczoła to robi najlepiej, ponieważ tworzy największe rodziny. Jest jeszcze oprócz pszczoły dużo owadów zapylających, takich jak czmiele czy muchówki, natomiast nie można ich tak grupować i tak dozorować, tworzyć tak dużych rodzin, jak to się robi z pszczołami. Na każdy pożytek można podszykować pszczołę. Ilość pszczół. Co to znaczy? Że jeśli mamy plantację rzepaku, względnie faceli i chcemy wspomóc czy sadownika, czy plantatora, potrafię połączyć dwie rodziny w jedną. One mają większą siłę przerobową i obsłużą dużo, dużo więcej niż jedna słaba rodzina. Odnośnie bakwasta, tej pszczoły, którą ja mam, mogę ją wywozić. Pszczoła łagodna ma wrodzoną cechę licznej rodziny. Skoro dąży do dużej rodziny, to potrzeba jej na swoje potrzeby bardzo duże ilości pyłku i nektaru. Dlatego ma swoje zalety. Oprócz tego, skoro odwiedza tak duże połacie, jest tak silna, jest tak duża rodzina, można z tego korzystać, wymiernie korzystać z tego. Zapylanie to jest podwyższenie plonu za darmo o 25%. To jest naprawdę dużo. Mam taką tabelkę. To jest według BOMUS-a badania z 1989 roku. I w tej tabelce jest ukazane, że pełny oblot w sadzie względnie na jednym drzewie powoduje, że jest 63, można zebrać około 63 kg jabłek z jednego drzewa. Przekłada się to na hektar w granicach 36 ton. Jeśli będzie tylko 70% oblot pszczół, plon już na tej jabłoni spada do 53 kg, natomiast na hektarze 30 ton. Jeżeli będzie tylko 40% oblot intensywny, plon na tej jabłoni jest 50 kg, w całości z hektara 29. Przy braku oblotu, czyli jabłoń musi liczyć sama na siebie, czyli zapyla sama siebie, plon spada do 4,4 kg, względnie z jednego hektara 2,5 tony. Oprócz tego, że plon jest, powiedzmy, bardzo wysoki,
to również jakość, smak, wygląd tych owoców, wygląd tych nasion jest o wiele lepszy. Witalność roślin, zdolność kiełkowania jest również dużo, dużo większa. I tu właśnie jest to, co często powtarzają ludzie, że gdyby nie było pszczół, nam pozostaje tylko 4 lata, ponieważ braknie nam pokarmu. To tak by wyglądało, przekładając na ten prosty tok myślenia, jeśli roślina, jeśli drzewo zapylałoby się tym samym pyłkiem, to tak jakby żenił się brat ze siostrą. Nie możemy do tego dopuścić i właśnie owady, pszczoły nam w tym pomagają. Zapylanie sadów. No, temat bardzo ważny. Korzyści przeogromne dla sadownika względnie plantatora, plantatorów, czy malin, czy innych krzewów, czy rzepaku, ponieważ nakłady są poniesione. Nawożenie, uprawa, pielęgnacja dokonane, zabiegi chemiczne dokonane i teraz, gdy dojdzie jeszcze zapylanie przez pszczoły, za darmo 25% zysku. Warto. Ale pszczelarz ma właśnie to wielkie ale i nie zawsze jest chętny z tą pasieką jechać pod wskazany adres, czyli na plantację czy rzepaku, czy sadu. Sady, można powiedzieć, nektarują bardzo słabo. To jest jeszcze wiosna, to jest jeszcze chłodno. Nektarniki są rzadko otwierane, jeszcze gdy jest sucho, tym bardziej. Korzyści dla pszczelarza są znikome. Nie słyszałem o bardzo dużych zbiorach miodu jabłoniowego, czy gruszkowego, czy śliwkowego, pestkowego. Nie słyszałem o czymś takim. Oczywiście tak, są małe ilości, natomiast towarowych zbiorów nie ma. I widać ewidentną korzyść u sadownika, natomiast u nas nie widać. Ponieważ my włożyliśmy bardzo duży nakład, żeby pszczołę nakarmić jesienią, nawet do 20, zjadają, jedna rodzina zjada do 20 kg cukru. Musimy ją wyleczyć i tu przeznaczyć w granicach 70 do 100 zł na rodzinę na leki. Ja jeszcze kupuję probiotyk, wzmacniam, wymieniam matki na młode, nowe, która kosztuje od 50 do 70 zł. Muszę poddać nową, świeżą węzę. To są duże nakłady na jedną rodzinę. Oprócz tego naprawa, poddawanie wody, pobudzanie jeszcze początku marca do kwietnia, żeby można było je wywieźć na sad na tak wczesną porę. Czyli te moje nakłady są bardzo, bardzo duże. I obawa, czy nie trafię na takiego nieuczciwego sadownika, który pokrzyżuje moje plany. Sady, a po sadach jest jeszcze rzepak, jest jeszcze akacja, jest lipa, facelia, jest gryka, czyli może mi zatruć
Na zachodzie jest troszeczkę inaczej, na zachodzie Europy, bądź też w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, tam opłaca się pszczelarzowi wywozić na pszczoły na plantację, ponieważ dostaje dotacje do każdego ula. Ktoś jest od skontrolowania, ile tych uli jest, jaka siła tych uli jest i plantator musi wspólnie z jakąś tam firmą ubezpieczeniową, jeśli by się coś stało źle, ponieść odpowiedzialność. Natomiast dopłata satysfakcjonuje pszczelarza. Warto mu jechać, jeśli dostanie te 150 dolarów dopłaty do każdej rodziny. Jest to wymierna korzyść. U nas tego nie ma. My trochę ze zazdrością patrzymy na to, że tak się tam odbywa. Myślę, że ja już tego nie doczekam. Natomiast oni z zazdrością patrzą na nas, że my jeszcze mamy takie pasieki, gdzie możemy się delektować lotem pszczół. Widzimy, jak pszczoła się cieszy, gdy wylatuje, gdy jest pożytek. Widzimy, jak pszczoła się smuci. Inny wydaje dźwięk, jak pada, jak nie ma, jak jest głód. To my jeszcze widzimy. Natomiast oni to robią szablonowo, nie zależy. Zdarza mi się często nawet taką pszczołę podnieść zmęczoną gdzieś, bo wpadła w trawę, ogrzać, wpuścić do ula. Oni tych przyjemności nie mają. Oni pędzą pszczoły do roboty, zwracając uwagi na to, że są gniecone, że przy takim transporcie dużo pszczół ginie, dużo pszczół się dusi. Tu jeszcze jest ważny temat, ważna rzecz, żeby już jeśli pszczelarz decyduje się na wywóz uli do sadu, musi przeliczyć, ile mu się opłaca tu zostawić. Nie może tych uli dać za dużo i nie może pozostawić ich za mało. Średnio przyjmuje się od 4 do 6 uli, ponieważ jeśli będzie za dużo, będą głodowały, natomiast jeśli będzie za mało, nie obsłużą tego sadu i efekt będzie na pewno mniejszy. Następnie musi zwrócić uwagę, gdzie postawić te ule. Nie może postawić w środku, bo zdarza się tak, że przymusi sytuacja opryskać ten sad, zatruje pszczołę. Ustawiać należałoby w granicach 30-40 metrów od brzegu sadu, żeby nawet wiatr, który jest niekorzystny w stronę uli, podczas zabiegu nie przyniósł środków chemicznych. Jeżeli zniszczy tylko tą pszczołę lotną, to no, nie ma problemu, ale jeśli dostanie się środek chemiczny do środka ula, ginie cała rodzina. Straty przeogromne, kto ma zapłacić, kto ma zwrócić koszty. Najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku powinno być sporządzenie umowy między sadownikiem a pszczelarzem. Wtedy pszczelarz wywozi rodziny, ktoś je ocenił jako wartościowe, pełne ule, a plantator czy sadownik współodpowiada za tą pasiekę, za zdrowie tych pszczół. Oprócz tego, jeśli już by był zobowiązany umową z pszczelarzem, na pewno wykorzystywałby tylko i wyłącznie takie środki chemiczne, które mają małą toksyczność dla pszczół.
One są droższe, ale bezpieczniejsze. I złe zastosowanie tych środków musiałby ponieść również i koszty. Wiem, że tutaj powstaje sad ze starych odmian, że tutaj na pewno nie będzie stosowana chemia, że będzie to z korzyścią dla moich pszczół i w takim wypadku jestem skłonny swoją wiedzą, swoim sprzętem, swoimi pszczołami wspomagać to, co tutaj się dzieje. Bardzo mi miło będzie, jeśli będę mógł służyć tutaj pomocą, bo wiem, że te moje pszczoły tutaj będą bezpieczne. Jeszcze takie uwagi i spostrzeżenia na koniec, to żebym wywiózł pszczoły, muszę zrobić pełny wywiad. Mieć pełną wiedzę o sadowniku, czy to jest młody, czy jest wykształcony, czy mogę na nim polegać, czy mi kiedy opryskuje, czy plantację, czy sad, jakie nawozy stosuje, bo w tej chwili są nawozy długodziałające, granulowane i zdarza się często, że pszczoły właśnie z tego tytułu się są zatrucia. Takie ziarenko nawozu trafi na źdźbło, rano rosa, pszczoła chce skorzystać z wody, tam jest nawóz, pszczoła ginie. Muszę wiedzieć, jaka jest powierzchnia sadu, znać wiek tego sadu, klasę gleby, bardzo ważna rzecz, na dobrej klasie gleby również dobrze nektarują drzewa, względnie rzepak, względnie facelia i inne rośliny. Również bardzo ważną rzeczą jest ciągła obserwacja, co robią pszczoły już na wywiezionej tej, czy plantacji, czy w sadzie. Zdarza się często, że wywiozłem, a wcale pszczoły na ten sad, względnie na tą plantację, nie chodzą, ignorują ją wręcz. Szukają innego miejsca i muszę doszukać się przyczyny. Najczęściej jest to tak, że nadgorliwość sadownika względnie plantatora jest taka, że zastosował środek więcej niż mówi etykieta i norma. Pozbywanie się tego zapachu jest o wiele dłuższe, a pszczoła nie jest taka głupia, żeby swoje dzieci wydała na, naraziła na zmarnowanie, na śmierć. Ona tego 500 plus nie ma, więc też muszę to wziąć pod uwagę. Zdarza mi się też tak, że przejeżdżam i widzę, że rolnik pryska przed godziną 11, przed południem. Zatrzymuje się, robię zdjęcie telefonem. On też się zatrzymuje, bo już zdenerwowany, bo co tu się dzieje, że ja, powiedzmy, mu śmie przeszkadzać. No, mówię, że jestem pszczelarzem, że kolega tutaj ma, powiedzmy, blisko bardzo dużą pasiekę, 150 uli, z zasięgu jego rzepaku. Dlaczego tak robi? Przecież wie, że dostał pozwolenie na używanie tego opryskiwacza, pokwitował odbiór, a jeśli pokwitował, to znaczy, że ma pełną wiedzę i świadomość, że musi wykonać to tak, a nie inaczej. I słyszę taką odpowiedź. Przepraszam pana, a ja tylko płuczę opryskiwacz, ja nie pryskam, ja tylko płuczę opryskiwacz. No nic dodać, nic ująć. No może by to było tyle. Jestem chętny wspomóc i pomóc
tym inwestycjom, które tutaj będą. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zmierzamy do końca naszej dzisiejszej konferencji. Jednakże na zakończenie chciałabym poprosić o zabranie głosu najważniejszej osoby, bez której projekt nie mógłby zostać zrealizowany. Poproszę o wystąpienie pana Roberta Wieczorka, właściciela Szkółki Drzew i Krzewów Owocowych Wieczorek, pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o wskazanie kolejnych działań, jakie nas czekają w związku z realizacją naszego projektu. Trzeba nam wiedzieć, że projekt wszakże dobiega końca, ale ten projekt w znaczeniu unijnym czeka nas jego rozliczenie. Niemniej przed nami ogromne wyzwania, które będą niosły z sobą kolejne zadania, które będziemy realizować w naszym zaczarowanym ogrodzie. Zapraszam pana Roberta Wieczorka. Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Wieczorek i odpowiadam za część techniczną programu Zaczarowany Ogród. Na chwilę obecną mamy już posadzone drzewa i w tej chwili pozostały nam prace do wykonania, począwszy od wiosny 2021 i na tyle, na ile nam pozwoli zima, okres zimowy, zaczniemy je najwcześniej, jak tylko możemy. Pozostało nam właściwie posianie trawy, gdzie przygotowujemy mieszankę specjalną do sadów. Pozostało nam cięcie, które przeprowadzimy, aby uformować korony. Oprócz tego postaramy się wyprowadzić pędy pod kątem prostym, tak aby się nie wyłamywały, aby naświetlenie było odpowiednie. Oprócz tego chciałbym powiedzieć na temat identyfikacji odmian, ponieważ nie została ona przeprowadzona do końca. Zrobimy to dopiero po śmierci wieku 4-5 lat, ponieważ nie mogliśmy tego zrobić ze względu na to, iż stan tych drzew, z których pobieraliśmy zrazy, na to nie pozwalał. Jeżeli chodzi o uprawę gleby, tak jak mówiłem, zrobimy mieszankę traw. Ja myślę, że to będzie kostrzewa, wichlina i życica. W jakim stosunku zobaczymy, się nad tym zastanowię. Tak myślę, jakie prace jeszcze będą wykonywane. Na pewno będzie to uprawa gleby przed posianiem traw. Trzeba będzie to skultywatorować, przygotować, wyrównać tą glebę w sadzie. Po czym odbędzie się siew i wałowanie. Jeżeli chodzi o wyprowadzenie koron, cięcie formujące, będziemy się starać wszystkie korony wyprowadzać na wysokości 120 do 140 cm. Zresztą zgodnie z ustawą o sadach tradycyjnych, ponieważ w przyszłości tutaj myślimy o tym, aby ten sad był dofinansowany ze środków państwa, musi spełniać wymogi, które zakłada ustawa. Czyli ta rozstawa, którą zastosowaliśmy, 6 na 4 metry, czyli ta minimalna dla sadów tradycyjnych, oraz wysokość pnia 1,20 m, 1,40 m. 1,20 m to jest 120 cm, to jest takie minimum, które należy spełnić. No i dalej, zgodnie z harmonogramem, który sobie założyliśmy, będziemy poczyszczać pnie, wyprowadzać te korony, naginać pędy. Prawdopodobnie zastosujemy wykałaczki, takie zwykłe wykałaczki do odginania gałęzi i klamerki, takie, które się stosuje przy bieliźnie. Co jeszcze? No, sad w tym momencie już rośnie, tak jak mówiłem, jest posadzony, czyli te wszystkie założenia, które mieliśmy, zostały spełnione.
I w tej chwili właśnie oczekujemy przyjścia wiosny i będziemy prowadzili część dalszą prac właśnie o których mówiłem. Dziękuję. Szanowni Państwo, i to już wszystko podczas naszej dzisiejszej konferencji. Wszystko, jednakże przed nami kolejne działania wyzwań, kolejne etapy naszego projektu. Bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim prelegentom dzisiejszej konferencji, a także wszystkim osobom, bez których ten projekt nie mógłby zostać zrealizowany. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do widzenia.